A pan boi się, że to jest on. Dlatego, że to nie da. To jest Proszę Państwa, teraz już oficjalnie. Szanowni Państwo, witam. Witam wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu. A szczególnie witam naszego gościa, gościa specjalnego, senatora, byłego wiceministra zdrowia, pana Bolesława Piechę. Tak jak wspomniałem, no, sytuacja służby zdrowia nie jest łatwa. Tak, jest wiele problemów, które się nawarstwiają. Sami widzimy, czy my osobiście, czy ktoś z naszych rodzin, jeżeli choruje, tych problemów jest coraz więcej. Myślę, że ta dzisiejsza dyskusja właśnie na bazie tych problemów naszych lokalnych, ale też w odniesieniu do całej sytuacji służby zdrowia będzie efektywna. I tutaj senator nam przedstawi plany Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o reformę służby zdrowia, o nasze pomysły, które chcielibyśmy wcielić w życie. Chcielibyśmy też, żeby to spotkanie było taką żywą dyskusją i proponuję tutaj, żeby jak gdyby tym moderatorem dyskusji był pan Ireneusz Kłobuz. To jest nasz radny powiatowy, który w pierwszej kadencji był przewodniczącym Komisji Zdrowia, a w tej kadencji członkiem Komisji Zdrowia i na pewno doskonale te wszystkie sprawy związane z służbą zdrowia, z naszym SPZOS-em i z szpitalem dokładnie znam. Także oddaję mu głos i proszę o taką moderację tej dyskusji i poprowadzenie. Panie senatorze, szanowni państwo, chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co się z naszą służbą zdrowia dzieje, co się stało, jak naprawić to, co zostało zepsute. I chcemy rozmawiać o tym w następującym kontekście. Otóż chcę mieć na uwadze to, że mamy do czynienia z paradoksalną sytuacją, bo z jednej strony ilość pieniędzy, które w systemie się znajduje, nie zmieniła się w żaden sposób w stosunku do tego, co było kiedyś. Zaangażowanie personelu medycznego jest nie mniejsze niż było kiedyś, a może nawet większe. I w końcu po trzecie, olbrzymi postęp techniczny, który się dokonał w ostatnich latach, powinien paradoksalnie spowodować, że odczuwalnie jakość tej służby zdrowia powinna być lepsza. Dlaczego w takim razie wielu z nas mówi, że 15 lat, 20 lat temu było lepiej niż jest teraz? Co się stało? I nie szukamy takiej prostej odpowiedzi, można powiedzieć, za mało pieniędzy w systemie trzeba zwiększyć finansowanie. My wierzymy w to, że w ramach tego finansowania, tej puli, która jest, można dużo zrobić i wiemy, że takie pomysły ma Prawo i Sprawiedliwość, wiemy, że takie pomysły ma pan senator, były minister, a przede wszystkim lekarz i praktyk znający problemy tego środowiska. Przejdę do tych problemów, że tak powiem, zacznę od sprawy takiej mniej troszkę ważnej, chociaż takiej, która rozbudziła mocno tutaj wyobraźnię i emocje na terenie naszego powiatu, to jest centralizacja pogotowia ratunkowego. Taki plan był przeprowadzony i zrealizowany w konsekwencji, pomimo tego, że protestowały przeciwko temu samorządy powiatowe, gminy, Rada Powiatu. Zebrano kilkanaście tysięcy podpisów ludzi, którzy protestowali przeciwko temu pomysłowi, uważając, że to jest z gruntu szkodliwy, że to zaszkodzi po prostu funkcjonowaniu pogotowia.
Pomimo tego wojewoda jednak dopiął swego. Od września numer 999 został przepięty do Częstochowy. Pracownice naszego Centrum Powiadamiania Ratunkowego dostały wypowiedzenia. Zespoły ratunkowe jeżdżą na razie na zasadzie podlecenia centrali, która znajduje się w Częstochowie. Jaki sens jest, panie centrze, pana zdaniem, jakby w naprawianiu rzeczy, które działają dobrze? To jest jakby naprawienie zegarka, który funkcjonuje. Czym się to może skończyć, to z reguły wiemy, prawda? Z reguły lepiej nie będzie. I druga kwestia z tym związana, czy to nie jest też jeden z elementów, który jakby dzieli wciąż Polskę na Polskę A i Polskę B, bo to jest też transfer miejsc pracy z tak zwanej prowincji do tak zwanej centrali, prawda? I sprawa pogotowia to jest już którymś z elementów, które pokazują, że cały czas z tą tendencją mamy do czynienia. Tak na początek. Dobra, ja tak stanę, ponieważ głos jest wtedy pewniejszy. Ja się pewnie czuję, jak stoję. No pewnie na pewne pytania Państwu nie odpowiem, bo to nie jest takie proste. Ja rozumiem, że tutaj pan radny powiedział, że przy tych samych pieniądzach da się zrobić dużo więcej i w to wierzy. Ja wiem, że wiara potrafi góry przenosić, ale z tymi pieniędzmi to byłbym raczej ostrożny. I tak, zanim odpowiem na to pierwsze pytanie, które tutaj było postawione, jaki ma sens takie, a nie inne zarządzanie systemem opieki zdrowotnej, jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne, to chciałbym powiedzieć parę słów o tym, jak jest teraz. No, bo my to w zasadzie widzimy, ale specjalnie nie czujemy. Otóż jesteśmy w czasie 15-letniej reformy ochrony zdrowia, kiedy prowadziliśmy wzorem niemieckim, mówię od razu, system tak zwanych kasowych. One się tak nazywały i to, co dzisiaj mamy systemem ubezpieczeniowym. To jest i wypisz, wymaluj, tylko idea i pomysł wzięty z Niemiec. To nie jest takie całkiem gdzieś tam z kapelusza, tylko z Niemiec. Gorzej, że wykonanie jest bardziej polskie niż niemieckie, ale to już jest całkiem inna rzecz. A trzecie jeszcze, co najważniejsze, że jak Niemcy to stworzyli, to mieli markę. Teraz mają euro, a myśmy mieli cały czas złoty polski. I to jest jednak, nie przymierzając, jednak dość duża różnica. Ten system ubezpieczeniowy w warunkach polskich jest bardzo trudny do przemyślenia i do zrealizowania z jednego prostego powodu. W Niemczech te systemy, które myśmy tak mniej więcej sobie absorbowali do prawa polskiego, budowały się, trwały, były doskonalone 100 lat z hakiem. Bo to Bismarck wprowadził jeszcze w XIX wieku, więc ponad 100 lat doskonalili ten system. Osiągnęli jedno, prawda, z tymi pieniędzmi, jak się to mówi. Pan radny powiedział, że u nas te nakłady są stosunkowo wysokie. U nich są troszeczkę wyższe, to znaczy raz tyle, 15-16%, a nie jak u nas 9%. Ale to już jest ich własny dorobek. Widocznie ich na to stać. Natomiast drugą rzecz, którą oczywiście zrobiono u nas, ten system transponowano w coś, co kiedyś działało, a nazywało się systemem Siemaszkowskim. To był taki ruski, właśnie rosyjski komisarz do spraw zdrowia. On nie był jakiś tam specjalnie lotny. On też ten system, jak to obywatele Związku Radzieckiego podprowadził, prawda? No, zrobili na przykład na bazie Opla kapitana Wołgę, nie? Zrobili wiele rzeczy, więc systemu takiego Siemaszki wzięli go po prostu z systemu Beveridge'a, który działa w krajach anglosaskich, działa dzisiaj i w Anglii, i w Danii, i w Finlandii, i w Szwecji, i w Norwegii, i tak dalej. To są tak zwane systemy budżetowe, które oparty jest na to, że nie ma wydzielonych pieniędzy, jak jest w składce zdrowotnej, każdy płaci składkę, który idzie na osobne konto, tylko to jest płacone z podatku, ale w tej podatku też jest wydzielony budżet. I z tego budżetu przekazuje się środki na zasilanie systemu opieki zdrowotnej. Oczywiście, że w Polsce rozgadza się, co jest lepsze, czy taki, abyśmy mieli doświadczenia kiepskie. I z systemem budżetowym było tak, że w zasadzie wszystko można było zrobić, tylko niczego nie było, bo jak ja pamiętam, jak w tym systemie też pracowałem, pisałem receptę, pacjent szedł do apteki i tam mu powiedzieli, nie ma, prawda? Dzisiaj mu powiedzą, jest, ale kosztuje 1000 zł. To jest ta drobna różnica, prawda? Bo dzisiaj jest, tylko że koszt jest niesamowity. Wtedy było nie. Więc myśmy mieli tamże doświadczenia, a te doświadczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia i z kasami chorych też nie mamy. Też nie mamy najlepsze, bo to nie da się tak w sposób prosty przeflansować, jak to się mówi, jednych zachowań z jednego państwa do drugiego państwa. Niemcy mają troszeczkę inne urzędy, zdecydowanie większą dyscyplinę społeczną, zdecydowanie bardziej wyedukowane społeczeństwo niż my u nas. W Polsce myśmy ten system budowali na takim, a nie innym podglebiu. Wszyscy wiedzieli, że nam się wszystko należy.
za tak zwanej komuny, to, że się należy, tośmy wiedzieli, że tego nie dostaniemy, tośmy też wiedzieli. Bo to tak było, jak partia mówi, że da, to mówi, a jak mówi, że zabierze, to zabierze. Prawda? My to pamiętamy te wszystkie słowa, więc nawet jak miał obiecywało, to za komuny nikt nie był w zasadzie zdziwiony, że mu się nic nie należy. Bo było te słynne hasło, nie ma. Kiedy będzie? No, za miesiąc, proszę pytać. Więc te systemy nam się nie udało zrobić. Czy jest z tego jakieś wyjście? No i to jest cały problem. Ponieważ każdy, który będzie takie tego typu rozwiązania, myśli, że jest najmądrzejszy i co robi? I reformuje, nie zmienia, reformuje. Naprawia, powiem więcej. I z tego naprawiania mamy tak, że dzisiaj, tak jak weszły te kasy chorych, albo ten Narodowy Fundusz Zdrowia, w aptece leków nie wykupowało na przykład 10%, dzisiaj 30%. Ale nadal naprawiamy. Jak tak będzie dalej, to 50% ludzi nie będzie kupować. Kiedyś było tak, że w kolejce się jakieś tam czekało i trzeba było czasami 2-3 tygodnie poczekać do szpitala. Dzisiaj już czekamy rok, dwa, a w niektórych przypadkach 6 lat. Jak będziemy tak dalej naprawiać, to ja na pewno, a część z Państwa też nie dożyje tej kolejki. Bo ona się może co najwyżej dzięki tej naprawie wydłużyć. Prawda? No bo tak nam to idzie z tym naprawieniem. W związku z tym no, trzeba coś zrobić z tym systemem. Trzeba to dostosować do warunków polskich, takich jakich my żyjemy. Czy nas stać na to, żeby przerzucić te koszty? Bo one są. Czy Wam się to podoba, czy nie? Lekarz dzisiaj już nie będzie leczył za darmo. Bo weźmie to bułki i wyjedzie za Odrę. Albo weźmie to bułki i pojedzie do Wielkiej Brytanii, albo pojedzie do Irlandii. Byłem w Finlandii, też tam są polscy lekarze. Więc nie ma go jak utrzymać, prawda? To się nie da, bo musielibyśmy na nowo razem kurtynę otworzyć, co jest jednak bardzo trudne. Więc no co musimy zrobić? Musimy przede wszystkim tak pomyśleć, żeby po jednej stronie trzymać tych profesjonalistów medycznych, stwarzając ich warunki, a po drugiej, z drugiej strony musimy sobie powiedzieć, czy na ile nas stać. I to jest pytanie bardzo trudne. Bo jakby nie zapytać, na ile mnie stać, jak ja jestem zdrowy i mam zdrową rodzinę, ja bym powiedział, że mi tam niewiele potrzeba, a jak co, to ja sobie mogę dopłacić. No po co mi tam podstawowa opieka zdrowotna, czy jakiś specjalista, jak ja do niego idę raz na 2 lata, czy raz na 3 lata, to przecież ja nie muszę niczego płacić, jakiejś składki zdrowotnej, wezmę 150 albo 100 zł i zapłacę raz za 3 lata. Tanio jak bardziej to wychodzi. Gorzej będzie z tym, który choruje na cukrzycę. Albo ślepnie. Prawda? Bo on musi chodzić co 2-3 tygodnie. Jak mi policzycie te 100-200 zł, a tu jakieś badania dodatkowe, a tu lek, on na to nie narobi. Więc on powie, że tak nie jest. Prawda? Na ile nas stać? Stać nas na tyle, na ile ja oczekuję. A generalnie my oczekujemy dużo rzeczy. Tyle tylko, że nikt tego nie spróbował nigdy opisać. Co tak przeciętny mieszkaniec powiatu lublińskiego, albo jeszcze lepiej, jakiegoś tam szerszego okręgu, albo województwa potrzebuje? My nie wiemy, ile potrzebuje. Ponieważ w służbie zdrowia nie istnieje najpodstawowe prawo rynku, które nam wmawiają od 13 lat, czyli popyt i podaż. Jak się idzie do sklepu, to się ma ochotę kupić auto Mercedesa, najlepiej nowego, i na 100 odchodzi od okienka i tego Mercedesa nie kupuje. To dlaczego nie kupuje? A nie ma kasy. Natomiast jak my idziemy do lekarza z zawałem albo stanem przedzawałowym, to nie możemy iść se do domu, bo nie ma kasy. A gdybyśmy tak policzyli leczenie takiego zawału, to ono będzie kosztowało blisko tego Mercedesa. W niektórych przypadkach. Więc musimy te pieniądze skądś wziąć. Myśmy zaproponowali ten rządy poprzednie składkę. Że część pieniędzy, które i tak my to odkładamy, bo my to nam albo weźmie podatnik, albo ZUS, wszystko jedno, pójdzie do Narodowego Funduszu. I obliczono, że tego wystarczy na 7%. Tak to powiedział Balcerowicz. Jak te kasy się tworzyły, to była ogromna wojna, bo już wtedy wszyscy ci, którzy się zajmują profesjonalnie leczeniem, wiedzieli, że nie wystarczy. I Balcerowicz, ludzki chłop, zgodził się na ustępstwo i zrobił 7,5%. To, że wszyscy chcieli 11-12, to nie miało znaczenia. On pół dorzucił. Więc jak ten system ruszył, od razu zabuksował. Bo co się okazało?
że wydatki finansowe w systemie ubezpieczeniowym, które miały ratować nasze zdrowie, są mniejsze niż rok wcześniej wydawał budżet państwa. No to co się stało? No przede wszystkim zrobiło się zadłużenie i szpitale nic innego nie robiły, tylko się zadłużały. Normalnie, jak ja bym się chciał zadłużać, to tak jak powiedziałem z tym Mercedesem, nic nie kupię w sklepie, bo mi na piękne oczy nie dają, prawda? Są co prawda takie sklepy, co zeszyt prowadzą, bo tam mogą napisać kartkę, ale jak jestem rencista, a ta sprzedawczyni mnie zna, to ona wie, że ja mam tą rentę 15 dostaję, tak kombinuje na taki, to on tam może mieć tej renty albo tej emerytury z 2000, to ja mu mogę dać do 1000 i rama więcej. Bo co? Bo on nie zapłaci. Natomiast szpitale też tak robiły, tylko w inny sposób. Brały, a owszem, prąd, leki, wszystko, co jest, tylko co? Nie płaciły. I mało ich interesowała sprawa związana z tą kartką. No, z drugiej strony, co też miały robić? Polskie prawo mówi wprost. Jeżeli pacjent przyjdzie do lekarza, musi otrzymać pomoc zdrowotną. Musi. Jak go uśmiercą, to ktoś beknie za to, mówiąc kolokwialnie, czyli kogoś o coś oskarży, o zaniechanie, i albo to jest sprawa karna, albo jakieś potężne odszkodowanie, czyli muszą mu udzielić odpowiedzi, tyle tylko, że wiedzą, że i tak im nic na to nie zapłaci, i w związku z tym nagle pojawiło się coś, co się nazywało nadwykonania. Na akord poszli te szpitale i nagle zaczęły wszystkim wycinać ślepe kiszki. Mówicie, że to nie jest prawda. Wycięli te ślepe kiszki tym, którzy mieli, to musieli być wycięte, bo inaczej by umarli. No mieli po prostu zapalenie wyrostka rubaszkowego. A że ten, który płaci, pomyślał sobie, że jak ja mam na 100, to zapłacę za 100, to co zrobię? Zaczaruje rzeczywistość. W Polsce nie może być więcej zapaleń tego wyrostka rubaszkowego niż 10 albo 15 tysięcy. A jak jest więcej, to nielegalne są. Są nielegalne, bo są nadwykonania. Ci robią, ci nie płacą, bo są ponadumowne. Myśmy się umówili na 15 tysięcy. Skąd się wam wziął 15 tysięcy pierwszy przypadek? Kombinujecie, prawda? No ale taka jest rzeczywistość, tych potrzeb nie było zrobione. No i zrobiła się oczywiście kula śniegowa. I pierwszą, którą uderzyły, to były szpitale, ponieważ oni nie mogły odmówić. Ja nie mówię o całej patologii, która dzieje się w każdym szpitalu, która zrobiła, nie tylko w Polsce. Zawsze były i nadużycia i są. Jesteśmy ludźmi, dlatego mamy ci, co chodzą do kościoła, to wiedzą, to coś jak się nazywa konfesjonał i potem mamy pokutę. Co prawda te pokuty są takie średnio ciężkie, bo to litanie trzeba zwalić, nie? Ktoś zrobi kogoś na parę tysięcy złotych albo i więcej, a litanie mogą mówić. Gdyby mu kazali wrócić, to by było gorzej. Pokutę tam nikt tam nie chodził. Konfesjonał. No nikt nie chodził do tych konfesjonałów. A więc tych pieniędzy się okazało, że rzeczywiście chyba Niemcy mieli rację, że bez tego 11-12% nie da się tego udźwignąć. No ale skoro się powiedziało A, to potem rządzący są zawsze mądrzejsi. Ja też jestem mądrzejszy, nie ty. Jak ktoś rządzi, to jest zawsze mądrzejszy. I nie da się powiedzieć, że za mało pieniędzy. Co się wtedy robi? Wtedy się uruchamia PR. To takie nowe słowo. Czyli zaczyna się pisać w gazetach. Jak to wszędzie się marnotrawi i jak to cieknie. I jak to robią przekręty, jak to nie dość, że zarabia, to jeszcze łapówki bierze, prawda? I się nakręca taką sytuację, żeby ludzi ogłupić. Ogłupić, bo pieniędzy jest dość. Tylko co? Kradną. A jak kradną, wszystko to umarzy. I ta sprawa tego, że kradną, to jest, patrzcie, jak większe kradną, dwa razy bardziej niż my. No, bo oni mają tą składkę dwa razy wyższą i też mają mało pieniędzy. To jest druga taka zasada, że w ochronie zdrowia, w związku z tym, że są cały czas nowe technologie, nowe sposoby leczenia, i jeszcze jedno, dłużej żyjemy, niestety koszty rosną. I gdybyśmy wzięli, że na przykład kilo ziemniaków podrożeje w ciągu roku o 2-3%, bo taki jest wskaźnik inflacji, oczywiście to nieprawda, bo ziemniaki podrożały 80% rok do roku, nie urodzaj nam je. To w służbie zdrowia koszty wzrosną dwa razy więcej jak inflacja. Czyli jeżeli było, tu brakuje 2-3%, to w służbie zdrowia w ciągu roku na rok braknie 6%. Jeżeli teraz od 3 lat mamy podpisywanie aneksów, czyli nie ma dokładania pieniędzy, to co roku, mówiąc prosto, taki szpital ma 6-7% w plecy.
Jak on ma w plecy, a on musi leczyć, bo inaczej chodzi prokurator i ogląda, jak nie wyleczyli, to do więzienia by go chcieli tam zadać, no to po prostu musi robić tyły. Te tyły robi w ten sposób, że pan radny ma potem kłopot ze szpitalem powiatowym, bo pieniędzy mało, zadłużony jest, co zrobić. A wprowadzono ustawę, dopłacić że jak szpital się nie bilansuje, to są dwa wyjścia. Albo trzeba dopłacić. No z tego co ja widzę, to instrukujecie nie dopłacą, bo jechałem. Cholera, pół tego musiałem objechać, bo drogi zamknięte. Przed wyborami wszyscy budują, to ja wiem. Musi być na wybory wybudowane, będę wsięgł. W przyszłym roku będę wsięgł. Stęgnę na przeciwnie. Nie? Budują. To przecież nie wyda na drogi, jak dopłacić. Albo nie wyda na domy pomocy społecznej. Albo nie wyda na edukację. A tam zawsze piszczeli w szkole. Albo nie wyda na jeszcze tam coś, prawda? Już nie mówiąc o tym, że nie będzie mógł zrobić ładnego festynu przed wyborami. I jakiegoś festynu z nagrodami pan starosta będzie musiał wypłacić. W związku z tym pokazano drugą drogę. Ta druga strona nazywa się, tak chyba fajnie, komercjalizacja. Komercjalizacja to jest nic innego, jak uczynienie z pewnego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, jakim jest szpital, coś, co jest opisane również w niemieckim, bo to Niemcy też szkoda, wszystko musieli wymyślić, w niemieckim kodeksie spółek handlowych, przedsiębiorstwo, spółka handlowa, która dlaczego działa? Bo musi mieć zysk. Jak spółka nie ma zysku, to w zasadzie wszyscy tam się mogą rzucić, bo ona nie działa zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Spółka handlowa jest po to, żeby właściciele realizując jakieś te, mieli zysk. Może być 1,5%, nieważne, ale tak jest nastawienie. Patrzcie, co się stało. No to teraz ten szpital, starosta nie ma pieniędzy, bo musi te drogi tam na wybory poprzecinać, prawda? I ma dopłacić. Czyli musi zacząć korzystać z tego przejścia w komercjalizację. Czyli jak skomercjalizuje, jak zrobi z tego spółkę prawa handlowego, to otwarcie jest normalny handel. Potem się przychodzi i się bierze udziały, akcje i się przewłaszcza majątek. Jak tak pooglądacie się po Polsce, to tego majątku chyba już prawie nie mamy. Udało nam się za 20 parę lat przewłaszczyć dużo. Ja wiem, że pani z tego nie ma nic, miałam niewiele, pan radny może przyzna, nie wiem. Ale generalnie tego przewłaszczenia polega to na tym, że się gdzieś te pieniądze tak przepuszcza, że jakby te zakłady znikają. Znikają. To się mówi, że kapitał zagraniczny i tak dalej tam wchodzi i zawsze się mówi, że są miejsca pracy. To jest najważniejsza rzecz. Także jeżeli się taki szpital wejdzie do tego komercji, to zaczyna się zabawa, bo on podlega wtedy kodeksowi spółek handlowych. Kodeks spółek nie ma zysku, to trzeba pamiętać, że muszą być działania naprawcze. Ale nie działania naprawcze, bo ktoś Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci, tylko coś u was jest nie tak. Jak się restrukturuje zakłady pracy, to wy wiecie. No, ogląda się taki szpital w Lublińcu, 500 ludzi, zrobimy 400, nie trzeba 400 milionów zapłacić i już mamy pierwszy progres restrukturyzacji. Zwalnia się 400. Ten szpital oczywiście dalej funkcjonuje. Tyle, że lekarze robią 36 godzin na dobę. Na papierze, bo i tak robią 48, mimo że są zatrudnieni na pół etatu, to wiadomo, nie? Ale robią wtedy już 36 oficjalnie. Pielęgniarka jest jedna na 100 ludzi, zwłaszcza na oddziale neurologicznym z porażeniami albo na oddziale ortopedycznym, ci co są połamani, to jest jedna starczy na 100 ludzi przecież, prawda? I co się robi w tym kierunku? No, potem się myśli, jak się jeszcze zrobi, trzeba coś zamknąć. No i co się zamyka? No, zamyka się coś, co jest nierentowne. I w związku z tym w Polsce w tym i takiej ustawie wprowadza się podział na dwie grupy pacjentów. Rentownych i nierentownych. Tych rentownych wszyscy przyjmują. Ci rentowni się mają bardzo dobrze. To nie jest pacjent, który musi płacić zaraz. Nie. To jest pacjent, który ma tak wyliczone procedury w Narodowym Funduszu Zdrowia, że się opłaca je realizować. I takich rentownych mamy dużo. Zaczęto z tymi rentownymi. Najpierw wzięto, zrobiono błogosławieństwo w Polsce. Rentownych zaliczono do tych, którzy są dializowani. To jest sztuczna nerka. Nieszczęście, jak to kogoś spotka. Nieszczęście. Ale tam wszedł właśnie ten przemysł komercjalny i
wymóg różnymi lobbystycznymi sprawami, że za jedną taką dializę, 4 godziny to się włącza, maszyna przepuści, jeszcze przywiezą tego pacjenta i odwiozą do domu, należy się 500 zł. I tu już idzie zrobić biznesman. Patrzcie, oni wiedzą, jakie są potrzeby zdrowotne, rząd nie wie nic. Rząd myśli, że dalej trzeba 15 tysięcy, tak jak powiedziałem, wyrostów, ani grama więcej. A ci wiedzą, ile potrzebny jest sztuczny mózg. Bo oni policzyli, biorąc pod uwagę inno, że w Polsce na 100 tysięcy ludzi taka i taka grupa musi być dializowana, czy się podoba, czy nie, bo niewydolność nerek z wyłączeniem ich czynności dotyka średnio jakiś tam promień społeczeństwa. I nie ma różnicy, czy to są Niemcy, czy to jest Austria, czy to jest Wielka Brytania, czy to są Stany Zjednoczone. Zawsze 1 czy 2 promile ludzi musi iść na sztuczny nerek. No to oni przygotowali dla tych ludzi i biorą 500 i przychodzi potem taki borok umierający. Oho, darujemy 500. Jego kierujemy do szpitala. Niech go tam zrobią za 500 zł, bo ci wiedzą, że za 500 się tego nie da wyleczyć. Czyli tego nierentownego pchają gdzie? Do szpitala publicznego. Druga, która się taka rzecz stała, to są przecież wszystkie sercowe sprawy. W Polsce gdzie mamy niesamowity sukces, to mówię z pewną dumą. Jesteśmy na drugim miejscu, jeżeli chodzi o przeżywalność zawałów mięśnia sercowego. Wiecie, co to jest za sukces? Jeszcze 10-15 lat temu byliśmy na szarym końcu. A dzisiaj mamy najlepsze efekty. Ponieważ ten pacjent zawałowy, a zwłaszcza przedzawałowy, zaczął się robić rentowny. I znowu można było policzyć. My nie jako rząd, ale ci, co się prywatnie tym zajmują, znowu policzyli, że skoro w Polsce tyle kurzą papierosów, tyle gorzoły muszą wypić na głowę, tyle mają nadwagi, tak długo żyją, to muszą mieć współczynnik zawału, że 1 na 100 musi mieć zawał w ciągu roku. No to jak policzą, w Rodnicy macie parę tysięcy, tyle muszą mieć przygotowanych tych drutów, żeby mu serce zdrowe. Jako, że sprzęt jest stosunkowo tani, jako, że te stenty da się wycenić, to te drutowanie serca ruszyło. I każdy, czy bardzo potrzebne, czy tak średnio potrzebne, serce ma zdrutowane. Doskonały efekt. Nie umieramy na zawał. Ale jak zrobiono badania, ile tych pacjentów po tych drutach, wszystkich rozszerzeniach, bypassach, to się tak ładnie nazywa, przeżywa 2 lata, to kurna tabela nam się przewróciła. Jesteśmy zaraz za Albanią przedostatni w Europie. Ponieważ przeżyć w Polsce jest sztuka 2 lata po tych drutach. Na Zachodzie żyją 10 lat, a u nas trudno przeżyć 2 lata. Zapomniano, że jak mu się już da jakiś element obcy do tego serca, to trzeba go dalej leczyć. Trzeba mu dać leki, a leki drogie. No to my mu damy na pół roku. W takich normalnych krajach ma na całe życie. On musi całe życie brać te leki i koniec, tak? A tu nie. No, trzeba go do kardiologa od czasu do czasu przynieść. No pan wiecie dokładnie, że musicie w Sylwestra nie za dużo pić. Właściwie się nie przespać i pierwszego do kolejki ruszy. Jak ktoś chce być kardiologa, to pierwszego się musi wcześniej rano zapisać. Może gdzieś w przyszłym roku w grudniu będzie. Brany pod uwagę, prawda? Więc on też ma tą samą sytuację. O tym żeśmy zapomnieli. I podzieliliśmy, ta komercja dzieli właśnie pacjentów na rentownych i nierentownych. To idzie tak, my tego nie widzimy. Bo tego się nie dostrzega. Jak się potem patrzy na statystyki, to się widzi. I to jest to niebezpieczeństwo. Co robić? No oczywiście, pan radny powiedział, że pieniędzy to jest dużo, a ja uważam, że jest mało. Tyle tylko, że nasz system nie przewiduje możliwości zwiększenia finansowania. Doskonale szło 2005-2006, tak jak w rządzie, to nie najgorzej szło, też my nie materiały to coś innego chodziło. 2007-2008-2009 i koniec. Przyszło coś, co w Polsce nie istnieje, a my to czujemy. Czyli co się stało? Przyszedł kryzys. I my na tej zielonej wyspie nagle żeśmy się zorientowali, że w służbie zdrowia gdzie indziej nie, kryzys też jest, bo nie rośnie składka. Bo ta składka jest związana z płacą. Im wyższa płaca, tym więcej się odkłada. I z bezrobociem. I myśmy nagle zauważyli, że nam to nie rośnie. Ba, że ta składka się zmniejsza. I
i nie ma możliwości prawnych, żeby tych pieniędzy uzupełnić. A musimy pamiętać, że potrzebujemy około 5% rocznie więcej, żeby sprostać tym oczekiwaniom takim średnim tych pacjentów, żeby jak już jest zapisany do tego okulistyki, bo ma zaćmę, to żeby mu tą zaćmę wymienili w tym pół roku do roku, a nie za 2 lata, albo za 3 lata, prawda? No więc niestety, żeśmy tym zapomnieli. I jakby przestaną naprawiać ten system, ponieważ okazało się, że trzeba podejmować niepopularne decyzje. A niepopularna decyzja to jest dorzucić gaz. Pokażcie mi kogokolwiek, który rządzi, który jest z wyborów powszechnych, którzy bierze i podnosi podatki. No jak się podniesie podatek, to się robi, no, w wacie można. Bo w wacie to wszyscy myślą, że się nie dostrzeże, bo kupujemy za przeproszeniem brauza. Wiecie, to jest brauza? Lemoniada, proszę. Ja to przyjechałem, jeszcze. Jak się kupuje brauza i ona kosztuje 40 groszy, to tego VAT-u tam jest, słuchajcie, za 8 groszy i jakieś tam będzie jeszcze 0,8 groszy. Jak się podniesie o 1%, to nikt tego nie zauważy. Natomiast jak się składkę podniesie o 1%, kurczę, to nagle trzeba 50 zł więcej oddać. Z renty, z emerytury, z zarobku. I to boli. Dlatego my proponujemy trochę inne rozwiązanie. My mówimy, że dalej musi zasilać to wszystko budżet państwa. Ale budżet państwa musi być tak konstruowany, żeby rządzący wiedzieli, co jest priorytet. I albo priorytetem są autostrady, albo priorytetem w Polsce są koleje, albo priorytetem jest uznanie małżeństw jednopłciowych, albo no to trzeba powiedzieć, że taki jest priorytet. Albo ochrona zdrowia jest priorytetem. Jeżeli uważamy, że ochrona zdrowia nie jest priorytetem, to o tym nie mówmy. Ja zawsze mówię, żeby tego systemu przestać go naprawiać, bo z tej naprawy jest coraz gorzej, prawda? To jest tak jak kiepski zegarmistrz, jak już raz rozłożę ten zegarek, jakoś go tam składa, zawsze mu trochę części zostanie. Tyle, że potem jak to pierdzieli, to jest skandal, prawda? To jest trochę problem. I tak mi się wydaje tak. Więc my musimy o tym pamiętać, że ten budżet musi to zasilić. Drugie, oczywiście trzeba ten system zrobić w jakiś taki miarę nowoczesny. Dzisiaj na czym polega rzecz? Dzisiaj rzecz polega na tym, że mamy tak zwaną informatyzację tej organizacji. Teraz już jest trochę lepiej, ale gdzieś mniej więcej kilka miesięcy temu, to jak ktoś przyszedł do szpitala, to jedyna rzecz, na którą wszyscy czekali, to czy EWUŚ taki system był, czy zapali się czerwone światło, czy nie. I wszyscy dostali taki przykaz, czy jest ubezpieczony, czy nie. No i się okazało, że co dziesiąty jest nieubezpieczony. Mimo iż konstytucja mówi co innego, mało tego. Mimo iż szczegółowa ustawa o tak zwanych świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, połowę tej ustawy, ona taka gruba jest, to pisze, kto za kogo odprowadza składkę. Na przykład, czy bezrobotna córka może odprowadzać składkę za mnie? Może. Mimo iż niczego nie odprowadza, ale jestem zapisany. I ten system pokazał, że 10% nigdzie nie jest podpisany. W związku z tym w szpitalach się wystraszyli i zaczęli to sprawdzać codziennie. Przyszedł na 3 dni do szpitala i 3 razy EWUŚ, 2 razy czerwone, 1 raz zielone. Nie było wiadomo, co robić, wszyscy wiedzieli. Prawda? Tak dyskoteka się. Ci, co leżeli na ludzie, to mieli dyskotekę jak nic, codziennie inne światło. Mimo iż konstytucja mówi, że wszyscy mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, to system EWUŚ dawał nam czerwone albo inne. My ten system uważamy, że system informatyczny jest ważny. Ale nie ma w takiej zasadzie, że generalnie on ludzi denerwuje i niczego nie wnosi. Bo po co wydać setki milionów złotych na to, co jest z konstytucji z mocy prawa oczywiste? Jeżeli ktoś uchyla się złośliwie, to i tak wpadnie. Amerykanie mówią, że jak szara strefa, czyli tych, co notorycznie cyganią na podatkach, jest mniejsza niż 5%, nikt nikogo nie szuka. Wiecie dlaczego? Bo koszty szukania tego, czy on zrobił się ten podatkowy, czy nie, są zdecydowanie większe niż to, co się dało zyskać. I oni to zostawią. Skoro u nas się przyjmuje, że mamy około 1% tych takich, co to głównie spędzają życie pod mostem, bo są tacy, a na zimę w Warszawie do kanału wlezą, prawda? To nie ma sensu ich szukać. Wiecie, ile kosztuje szukanie w kanałach takiego gościa? Prawda? To jeszcze mało tego. Ten musi mieć kask, trzeba go ubrać odpowiednio, żeby do kanału mógł wejść, ubezpieczenie mu zapłacić, bo może umrzeć albo coś. Są za drogie takie rzeczy się dzieją.
Więc o tym mówimy, że należy ten system przyjmować na innej zasadzie. Każdy miał mieć kartę, tak jak na Śląsku było, miał kartę, ale ta karta miała inny ten. Ta karta jeszcze miała pokazywać nie pacjentowi, tylko lekarzowi na przykład, jak on odwiedził diabetologa, bo jest chory na cukrzycę. Potem był u kardiologa, bo ma też chore serce i jeszcze był u neurologa, bo mu coś noga się dzieje z cukrzycą. Wszyscy mu napisali leki. Jeden, drugi, trzeci. On polazł do apteki z takim plikiem. Jako, że to był emeryt górniczy, to miał pieniądze, wykupił wszystkie leki. Tych leków wykupił 20. Nikt, żaden z tych lekarzy nie wiedział, co on wykupił. Zjadł i umarł, bo się zatruł. Bo się zatruł, prawda? Nie wiedzieli o tym. Nie wiedzieli o tym, co ktoś wypisał. Karta miała również pokazywać. Panie, jak tam jest wypisany ten lek, to panu tego nie wolno wypisywać, bo on po prostu działa antagonistycznie. Ten lek miał również powiedzieć, gdzie my chodzimy. My mamy mieć taki, to jest nauka z tego systemu niemieckiego. Niemcy to nie, nie są tacy święci, taki orzeł, jak wszyscy myślą. 30 lat temu zrobili taki numer, jak myśmy zrobili, myśmy go powtórzyli gdzieś mniej więcej, jak się kasy chorych. Otóż się okazało, że Niemców ubezpieczonych i płacących składki jest więcej niż ich żyje. To była tak zwana afera martwych dusz. Umarł, ale kartę miał jeszcze. I pieniądze się z tego brały. Myśmy ten system też mieli, bo na początku jak się tworzyły kasy, chory, to było wszystko bałagan. To jak ktoś bankrutował na przykład województwo opolskie, miało za mało pieniędzy, no bo wyjechali, no całkiem po prostu, wyjechali, nie płacili składki, to im się dorzucało jakieś pieniądze, ale tych pieniędzy nie szło normalnie dorzucić, to trzeba było im napisać, że ich przybyło. I była taka wiserknysa, ona się z tego śmieje, bo to wyszło dopiero później. I mniej więcej jak kasy chorych się skończyły, okazało się, że w Polsce jest 42 miliony ubezpieczonych, a nie idzie 38 milionów się doszukać, kurna, jak nie nie dało się ich doszukać. Więc też tak jest, ale ten system, ta karta, na Śląsku tego nie szło. To była karta z chipem i koniec. To działa jak bank, bank też wie co. Tam powinna być również informacja, gdzie się leczymy, jak się leczymy. Tam powinna być elektroniczna recepta. Po co nam chodzić i się denerwować w aptece, bo lekarz zrobił zamiast jedynki, zrobił takie ni to jeden, ni to dwa. Sam jestem lekarzem, wiem jak piszę, wiem jak trudno jest przeczytać w aptece. Dzisiaj aptekarze są młodzi, nie muszą umieć czytać, bo zawsze powiedzą 100% się. Bo jest błąd, nie? Ale kiedyś to było ważne. Więc ten system, ta recepta po prostu wpisane byłaby tam, przyszedłby, byłoby wiadomo. Mało tego. W Polsce są leki fałszowane, ba, a narkotyki to się kupuje równo. Co to jest dzisiaj zdobyć receptę? Ja tu nie mam. Dać nam profesjonalną kserokopiarkę i zrobimy ze 100. Zrobimy 100? Tak. I polecę do wszystkich możliwych aptek. Myśmy byli narodem, gdzie narkotyki szły jak woda. I ten sam pacjent realizował tę receptę w Lublińcu i w Świnoujściu w tym samym czasie. Bo miał tą samą receptę, tylko skserowaną. Gdyby był system elektroniczny, to tak jest jak w banku. Jak żona wypłaci, a zazwyczaj żony mają to, wypłacają do dna, nie? To hop, przychodzi i nie ma na piwo. Żartuję, bo to na odwrotnie jest. Chłopie, tak mówię, przepraszam. Chłopie, tak mówię. Więc ten system tak pokazywał, że jak była jedna recepta zrealizowana, to już nie szło ją zrobić gdzie indziej. A myśmy, a te leki były za darmo, bo one były w całości refundowane. Skromnie licząc, w taki parę miesięcy poszło z dymem 500 milionów. 500 milionów. Więc ten system można jakoś dopasować. Co trzeba dalej zrobić? Dalej trzeba przede wszystkim usprawnić to, co jest do usprawnienia. Naszą zmorą są kolejki. Bo kolejki są zmorą polskiej ochrony zdrowia. To, że się ktoś w pięknej przychodni, bo mają te biurka, tam to mają kolejki, są w domu jest, albo jakoś tam te szuflady się wysuwają. I jak tam przychodzi pacjent i się dowie, że zostanie przyjęty i tam mu napiszą takim małym drukiem 1 października 2021 roku, no to go musi pierą strzelić na miejsce. A ja takich mam w biurze. Przyszedł do mnie pan Józef taki i mówi, panie senatorze, panie pośle, panie ministrze, co ja mam robić? I mówię, co się stało? No bo zrobili mi jedna noga, obiecali drugą. Moja ta proteza, ciesza się, fajnie to zrobili. Ale ta druga już też, no tak ledwo chodzi, boli mnie, jak nie wiem co.
jak nie będę chodził, to on zmarnuje, bo jak się nie chodzi, to po co mi mieć coś, jak ta ozdoba to mam mieć, jak pochowią go w tym, czy co, z tą endoprotezą. Że mu zrobili to tego. I oni mi napisali za 12 lat. I mówię, to będzie pan ćwiczył te 12 lat, może będzie dobrze. Mówi, a ja mam 80. No to się wycofał, że nie gadał, że to będzie ćwiczył, to będzie 2 lat, no to głupio. Zmorą naszej jednostki. I te kolejki trzeba jakoś rozproszyć. Nie dość tego, że ci, którzy liczą, muszą liczyć, ile to my potrzebujemy określonych porad, a z drugiej strony no, trzeba to zrobić. Niestety dla nas. Blair, jak mieli kryzys, w Anglii w ochronie zdrowia przyszedł i wyciągnął kasę. Angela Merkel przed wyborami nie pewnie. Jak przyszła i się okazało, że zaczynają być napięcia, to wzięła kasę. Ponieważ nie wygrywa się wyborów, jak się ludzi ma wkurzonych po drugiej stronie. U nas to jeszcze nie działo, bo to jest specjalna metoda. I ja nie wiem, czy w Warszawie przypadkiem nie jest tak jak z tym panem Józefem, że wszyscy mają endoprotezy dopiero po referendum, żeby nie doszło. Czy tak nie było? Nie? Ja to żartuję, ale tak może być. Więc trzeba to rozbroić i też musi tutaj interweniować państwo. Państwo w współczesnej Europie, w współczesnym świecie nie jest w stanie uciec od takiego obowiązku. Nie jesteśmy też sami za siebie nie zapłacić. Najczęściej mówią o tym, że chcą płacić sami młodzi. Prawda? Ja też byłem młody, to fakt. Myślałem, po co mi ZUS ściągnął na emeryturę? Z tym pytaniem miałem rację, bo nie wiem, po co mi ściągnął, bo dostanę kiepsko. Ale to tak było. Jak zaczynam koło 60, to już zaczynam liczyć te lata. I już czasami nie za bardzo tam poruszam się w komputerze, ale ten kalkulator emerytorowy sobie, jak tam policzę, jak ta palma mi rośnie, co to mi obiecali 12 lat temu z tego funduszu, to mi się słabo robi. Na razie mi urosło 26,60 miesięcznie. Dodatku z tego drugiego filaru. 26,60. Tyle mi wyliczy. Ale jednak się tego. Z młodzi nie płacą. Natomiast starsi nie są w stanie. Kiedyś byłem na takim wykładzie siostry, pani profesor Pierowicz, ona jest z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jest etykiem, bardzo mądra osoba. I ona zadała takie pytanie na tym seminarium. Czy jest etycznie i moralnie, żeby rodzina, mając chorą, najdroższą swoją matkę, wszyscy ją rozkochają, zafundować jej każde leczenie. Na przykład 2 miliony złotych. Jest taka metoda w Ameryce, trzeba tam wysłać, trzeba zapłacić 2 miliony złotych. No i powiedzmy, że prawie nikt nie umiał odpowiedzieć. Bo jeszcze jedno założyło, że jakby skumulować majątek tych troje dzieci z 2 milionami, to te 2 miliony akurat starczy. Ale oni też mają dzieci. Oni też mają swoje obowiązki. Więc nie da się w ten sposób myśleć i takie ciężary musi ponosić państwo. Państwo ponosi te systemy solidarnościowe. Bo zazwyczaj płacą ci, którzy z tej ochrony zdrowia póki co nie korzystają. Ale też muszą mieć gwarancję, że jak troszeczkę im lat przybędzie, to ci inni młodsi też będą płacić na inne. W Polsce, to widzę pan tak kiwę głową, w Polsce z tym może nie być w tej demografii tak wesoło. Bo jeszcze jest pytanie, kto będzie płacił, a ich jakoś coraz mniej. Tych jest mniej, nawet nie powyjeżdżą, nie rodzą się. Nie rodzą się. Są potężne. Więc też o tym musimy, że to musi być zrobione. Jeszcze mam jedno, że jesteśmy przeciwnikami absolutnie komercjalizacji ochrony zdrowia. Nigdzie w cywilizowanym świecie szpital nie działa dla zysku. Zawsze będą jakieś takie instytucje. Zawsze będzie ten, który tam zęby leczy. No, jak ktoś chce mieć ładne, tak jak artysta, no, trudno zapłacić. Ale jak ktoś idzie z bólem, albo jak ktoś grozi mu z gorzej, to on to musi mieć zrefinansowanie, bo nie stawia, też muszą polepszyć. Więc nie jest to przedsięwzięcie dla zysku. Jak ktoś chce być piękny, to niech zapłaci. Tam mu wszczepią wszystko, co się dobi. Nawet jak mówi ten przypadek Grodzki, czy jak ona się nazywa, też siedzą. Można i przyszyć, i obciąć, różnie to się da. Ale musimy pamiętać, że to są tak drogie rzeczy, że my musimy liczyć na ten solidaryzm społeczny. Musimy na to liczyć. Nie ma na to. Na sam koniec oczywiście mamy kilka takich pomysłów, więc to jest jasna sprawa. Przede wszystkim też musimy zrobić jedno.
polska ochrona zdrowia się wyalienowała. Stawiła się w jakiś ten... Pominięto pewne ważne rzeczy. Wszędzie na świecie, tam gdzie byłem, a byłem w wielu państwach, istnieje Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. To są rzeczy nieuniknione. Bo to nikt inny, tylko lekarz orzeka. Jak to robi, to już jest inna rzecz. Czy ktoś jest zdolny do pracy, czy nie. I mu mówi, że idzie co? Na L4. I te L4 musi być zapłacone. Prawda? To nikt inny, jak lekarz albo komisja lekarska, to znaczy ktoś utracił zdolność do pracy, czy nie. I wtedy ma rentę, nie emeryturę. To jest inny fundusz rentowy. I gdyby działać w jakiś sposób rozsądny, to być może udałoby się, tak jak w innych krajach, obniżyć poziom brania L4. U nas mistrzowie w braniu L4 to są najczęściej ci starości, burmistrzowie, wójtowie, którzy tracą stanowisko, zaraz mają pół roku chorobowego. No, tak jest, ale ja to żartuję, bo to wiemy. Ale to są w pewnym sensie trochę wyłudzone rzeczy, prawda? A one idą z tych samych pieniędzy. Z tych samych pieniędzy przecież. Albo renty. No nie jest tajemnicą, że da się renty załatwić. Sądzę, jak wy tu siedzicie, to byście musieli przynieść głowę pod pachą i byłyby wątpliwości, czy możecie liczyć na rękę. Ale przyjdą inni równiejsi, którzy nie potrzebują tej renty, tylko potrzebują mieć papier, że nie trzeba płacić ZUS-u, że nie trzeba płacić składki zdrowotnej i oni ten papier potrzebują, a jeżdżą BMW minimum. Bo mamy na to inne pieniądze. I są rencistami. Ja takich rencistów znam. Szyja, nie ma tej szyi, tak to jest głowa, zaraz do tego jest tu. Tu mają mniej więcej tak, a odtąd mniej więcej do czubka w głowie tatuaż. I na szyi złoty łańcuch. Rencista. A kto go utrzymuje w 40 renci? Mamusia. Emerytka. Jaka emerytka? Z rolniczej emerytki. A czemu jeździ BMW? Bo dostał w prezencie na pierwszokrotnie. Nic się nie zrobi. Sporobliwy facet. Jest też i końcówka teraz już do tego problemu, który wy tu macie, to znaczy ten. To jest tak, że to jest o tym regionalizacji Centrum Powiadomienia Ratunkowego decyduje wojewoda. No wojewoda się nie kwapił do tego, bo to było rozpisane w jakiś sposób i to działało nieźle. Przede wszystkim ta dyspozytornia działa trochę inaczej niż się to podmienia. Bo jak jest profesjonalny dyspozytor, to on mi pogadać z tymi ludźmi. To są takie sprawy, że zwłaszcza jeżeli jest różnica chociażby w posługiwaniu się językiem albo dialektem. Ja mam, jako że jestem Ślązakiem, to zawsze wiem, że z tego były cholerne nieporozumienia z tego. I znam takiego mojego znajomego, starszego lekarza, który przyjechał na Śląsk. Nie, przepraszam, on jest tu nasz tutaj. Taki dobry doktor, ale przyjeżdżali na kopalnię, no pracować, to ściągnęli rodzinę. No i przyjechał też z matką. No bo tak, wziął, dostał jeszcze blok, mieszkanie, poszedł na kopalnię. I ten doktor teraz bada to. I widzi, babciu, kucnij cię inną. No dobra, zrobiła przysiad. Więc takie same sytuacje, to trochę jest przerysowane. No ona miała zakaszleć po prostu, ale ten doktor nie wiedział, bo mówił, że się kucą, a nie kaszle, prawda? I takie same mogą być sytuacje, zwłaszcza, że mówią Częstochowie i tutaj część tych wniosek, które tutaj są. Ale nie wiem rzeczy. Ten dyspozytor, jeżeli ma być rozsądny, to musi umieć udzielić porady i musi wiedzieć, co jest. Czyli im bliżej, tym więcej wie. No i oczywiście musi znać topografię. Ja wiem, że dzisiaj to są GPS-y od tego. No ale wiem, ja też miał kiedyś GPS włączony, to mało się nie utopił w zalewie rybnickiej. Nie prowadził gdzieś. Tak. Skręć w lewo i potem konie i wyciągać. Zurich, a nie w lewo. Więc jest to też tak. Sądzę, że oszczędności na tym były niewielkie i nie warto było kupić kopii, ale tak porobione. Tak jest porobione w różnych miejscach. Natomiast wybór tych miejsc już jest całkiem inny. Tworzone to było w ten sposób, że powiat miał tym zawiadamiać. No wy macie powiat lubinicki. Tak. Powiat powinien tym zawiadamiać. Tyle tylko, że jak się pokazały pieniądze, jak te pieniądze ma inny właściciel niż starosta, wojewoda, no to on chce pokazać, jaki jest silny i jak on tutaj rządzi. Tak. I jak mu jeszcze Rostowski każe oszczędzić, no to co? No to
robi takie rzeczy. A najłatwiej oszczędza się, wbrew temu, co mówiłem, na ludziach. Człowiek, bo jak się wypadł, jak się ma budynek, obiekt i tak dalej, to jest kłopot. Człowieka idzie z głową. Żaden kłopot. Popyskuje. Jak ich jest niewiele, to popyskują dwa razy, tyle i niewiele. A karawana jedzie dalej, prawda? I z daleka tam z Katowic, Szczęstochowy, tego dyspozytora, tej pani dyspozytorni, z Lublińca nie widać. Nie widać, nie? No to ją podarujemy po to, żeby zaoszczędzić i się popisać. Ha, my mamy po tej oszczędności. Czy to cokolwiek usprawni? Jestem przekonany, że nie. Że nie. Ale to jest taka polska umiejętność oszczędzania tam, gdzie się oszczędzić nie da, a tam, gdzie się oszczędzić da, tam i tak się rąbie pieniądze i idą jak błoto. Ja, błoto. Panie senatorze, pan powiedział coś, jakiego coś jakby bliskie takiemu konserwatywnemu podejściu, że najgorsze są zmiany, że nawet... Ja nie mówię zmiany, myślę, zaraz po tego wrócimy. Ja sądzę, że musimy coś z tym zrobić, z tym fantem, który nazywa się ochronę. Jeżeli chcemy, jeżeli ja chcę dopracować do 67 roku życia, to przecież nie będę jeździł kopać rowów, na przykład najprostszej roboty na wózku inwalidzkim. No nie da się tego robić. Czyli musi być ktoś zdrowy i sprawny. Wszyscy wiemy, ci, którzy zajmują się profesjonalnie ochroną zdrowia, że zdrowie się ma, jakoś tak dziwnie się psuje po 60. To nam go ubywa. U kobiet troszeczkę wcześniej. Mimo iż dłużej żyją. Bardziej dbają o siebie, to jest też prawda. Mężczyźni są desymulanci, które udają, albo są tacy, że lepiej nie gadaj, bo cały czas płacze i jest chory, ale taki jest mało, albo udaje, że jest zdrowy. A może go syp, wdowa. Ale udaje, że jest zdrowy. Kobiety bardziej się zdrowią, przejmują i brawo. Mają też chyba troszeczkę inną opiekę. Jest też to spowodowane tym, że rodzą dzieci. W związku z tym, że rodzą dzieci, to mają większą styczność z ochroną zdrowia. Położoną z pielęgniarką, z lekarzem, niż przeciętny Karlus, bo Karlus pod lekarza wie. On jest zdrowy z definicji. Z definicji jest zdrowy. Chłop nie może być chory. Dlatego krócej żyją o 7 czy 8 lat w Polsce. Za to są zdrowi. Więc to jest też taka sytuacja. Musimy pamiętać, że musi być ktoś. Musi do tej 67 roku ktoś dożyć i ktoś tam pracować. Czy to są w polskich warunkach, to 67 lat jest bardzo trudny przepis. Proszę mi wierzyć, zwłaszcza dla kobiet, jakoś nie potrafię sobie wyobrazić 67-letniej każdej kobiety na stanowisku pracy. No, pewne zawody mamy sfeminizowane. Ja jestem ginekologiem, zawodu dawno już nie praktykuję, ale wiem, jakie są schorzenia. Bardzo nieprzyjemne. Nieśmiertelne u kobiet po 60. Jak ona ma siedzieć ciupasem na kasie 10 godzin w desku? Jest to, proszę Państwa, nie do zrobienia. Po prostu jest to nie do zrobienia. Tak jesteśmy zbudowani. Facet może siedzieć 10 godzin w desku. Bo facet ma znowu z definicji taki gruczołkropowy prostata się nazywa, że i tak go chaltnie. I choćby chciał, to i tak do ubikacji nie ma po co iść. I to jest, to może się dzieje, ale kobiety nie. Tak są anatomicznie zbudowane. Ja przepraszam, że w takim stylu do mnie nikogo nie obrażam, ale ktoś musi brać te aspekty pod uwagę. To nie jest tak, że nam tak wyszło, to tak możemy robić. Te aspekty wszystkie trzeba brać pod uwagę. Czy my mamy tyle miejsc pracy dla kobiet po 60? Czy my mamy odpowiednią ilość miejsc pracy dla mężczyzn po 63, 4, 5 roku życia? No nie, ponieważ trzeba byłoby ich przebranżowić. Pewne rzeczy wymagają zmiany. Ja jestem chirurgiem tam z ginekologicznym tym i wiecie co, no kurwa, przejaw mi teraz nie był pewny, ja dobrze operowałem. Byłem okulary, nie? Już nie widzę tego wszystkiego. Jeszcze jak będę miał te parę lat więcej, to ja przyjdę do tego brzucha, jak to pacjentka zobaczy, jak ja wiedzą ten nóżkę, to ona ucieknie, to nie ma o czym gadać. A ja ten nóg, który się nachodzi. Więc są pewne zawody, które trzeba jednak bardzo mocno uważać. Nie da się tego robić taka, ha, tu mamy i tak dalej, bo tak nam wyszło, a po topie będą nam bili brawo. Ja wiem, że to jest ucieczka od tego, żeby uciec od tego brawo.
Mamy zrobić wszystko, żeby polityka prorodzinna, żeby młode pokolenie nas gdzieś tam zasilało. My robimy wszystko, żeby wydłużać te życie, których nikt, to bardzo poważne, nikt nam, proszę Państwa, nie zafunduje. Bo mogą nam to zafundować dzieci. To strasznie brzmi. Ale tylko, bo my ich kochamy, byśmy chcieli, żeby oni byśmy żeby na nas, żeby my im nie robili kłopotu, prawda? Bo my tak sobie myślimy, żeby tylko nie robić kłopotu dzieciom. My im ten kłopot zrobimy, bo tak jest świat skonstruowany. W Niemczech nie mają kłopotu, ale jakby chcieli ojca, matkę do domu opieki społecznej, to tam nikt ich nie pytał. Zaraz przy wypłacie 500 euro mniej. Zaraz są zalimentowani. Tam nikt nikogo nie pyta. Twoja matka ma emeryturę 1000 euro, trzeba zapłacić 1500. Dziecko 500 od ciebie alimentacyjnie. U nas nie ma takiej, no, oni też są bogaci. My niestety nie, bo jakby dziecko wzięli z tej minimalnej płacy 1200-500 zł, no to wiecie. Nie. Panie senatorze, takie pytanie mam. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. Wiadomo, że każdy system z czasem się racjonalizuje. Najgłupsze pomysły z czasem zaczynają jakby funkcjonować lepiej, ponieważ ludzie wydyktują takie sobie ścieżki, że to zaczyna jakoś działać. Czy Pana zdaniem przed Narodowym Funduszem Zdrowia, bo tak się to chyba nazywa teraz, jest jakaś przyszłość, czy to jest rzecz, którą trzeba... Znaczy ja powiem wprost, ja tej przyszłości nie widzę, prawda? Ja tego nie widzę, tak jak... Bo co tu mam widzieć? To jest instytucja biurokratyczna, której jedynym celem jest wiedzieć wszystko i nas niby wyręczać. Przecież to nie jest tak, że lekarz leczy. Dzisiaj leczy nas Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli ktoś nie dostaje leku, to gdzie? Do Narodowego Funduszu Zdrowia. I tam urzędnik, który zielonego pojęcia nie ma, pisze, czy się zgadza, czy nie. Więc jeżeli tak to będzie działało, to ja o tym źle mówię. Dwa. Oczywiście każdy system się naprawi. Naturalnie. Niemcy naprawiali kasy chorych 120 lat. Może warto poczekać. Ale to już jest pytanie do Pana, czy Pan 120 lat sobie poczeka? Proszę bardzo. Ja nie mam specjalnie ani cierpliwości. Uważam, że ten system trzeba przede wszystkim zdecentralizować. On musi brać pod uwagę to, że jesteśmy jednak w Polsce, że każdy nasz obywatel podlega rygorom konstytucji, czyli jest równy wobec prawa, również w dostępie zarówno do ochrony zdrowotnej, jak i do spraw, żeby go zapisać w urzędzie, do emerytury, on musi mieć takie same prawo. Nie ma innej możliwości. I w związku z tym oczywiście zawsze będą województwa silniejsze i słabsze. W Niemczech też są landy silniejsze i słabsze. I tam te kasy nie mogą działać regionalnie. Nie ma bawarskiej kasy chorych. Tylko jest niemiecka kasa chorych, która obejmuje cały ten, to, że ona jest siedzibą w Bawarii, to nie ma znaczenia. Ona jest ogólnoniemiecka. Bo dla niej może się zapisać również ten, jak oni tam mówią, ten widok z Szlezwiku-Holsztynu, z podduńskiej granicy, bo i tam są najbiedniejsze. Albo Bidny Szwab, jak oni tam mówią. A tak by się zapisał sam Bawar. Czyli gdybyśmy mieli takie kasy, to Czesi to spróbowali. To do jednej kasy zapisali im się sami górnicy i hutnicy, a do drugiej ta bidota. Do roku ta największa kasa z tą bidotą była Fertig. Zbankrutowała. No bo tam się zapisali tyle, tylko że nie byli w stanie odpowiedniej skali. Równo było, 11 czy 12%. Tylko 12% z 1000 koron to jest co innego niż 12% z 10 tysięcy koron. Dwie różne sumy. Więc z tego się nie da takie rzeczy. W związku z tym tą instytucję trzeba rozwiązać. Ona dzisiaj dyktuje nam wszystko. O, pod jej dyktando pisze się ustawa. Ministerstwo Zdrowia w zasadzie nie zajmuje się niczym, tylko słucha, co powie Narodowy Fundusz Zdrowia. A Narodowy Fundusz Zdrowia bada rynek, czyli płaci ile ma pieniędzy. Jego nie interesuje, czy ktoś choruje, czy nie. Jego interesuje, jak nie zapłacić. Mamy teraz tą dyrektywę transgraniczną. Weszła w życie, wchodzi w życie 25 października. Europejska. Wiedzieli o tym 3 lata, że coś nam może się stać wtedy. I powiedzieli, że nic się nam nie stanie. Nagle się okazuje, że są nerwowi i chcą nam zakazać leczyć się za granicą. Bo na czym ta rzecz polegała? To wyglądało fajnie, że mogę jechać do Niemiec, mogę jechać, ja mieszkam w Rybniku, mam 30 km, 26 do Czechów. W Czechach operacja zaćmy jest tańsza niż w Polsce. I nie ma kolejek. W Polsce nie dość, że jest droższa, 6 lat.
To co zrobi przeciętny ten z tej pogranicy? No będzie wystraszony, ale w końcu, jak jest ślepy, to go zawiozą do tej Ostrawy, zrobią mu za to i za to będzie musiał zapłacić Narodowy Fundusz Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia niby pieniądze ma, tylko ma pieniądze na tą zaćmę u pana Nowaka dopiero przewidziane w 2020 roku, a nie w 2014. Więc jak teraz weźmie, to musi temu z Lublińca, który ma dalej do granicy, co zrobić? Wydłużyć kolejkę. Bo temu to zjadł, bo jest bliższy. I teraz się dopiero obudzili i teraz chcą to zakazać. No nie zakażą, bo jak ktoś to da do sądu, to wygra z odszkodowaniem. Nie? I trzeba o tym myśleć. I to mówi Narodowy Fundusz Zdrowia, którego nie interesują te mechanizmy. Jego interesuje, żeby nie zapłacić. Ja mam tony papierów, co urzędnicy potrafią zrobić, żeby nie zapłacić. Ktoś miał wypadek w Hiszpanii. Cała sprawa polega na tym, żeby nie zapłacić. I to potrafią się kłócić za grube pieniądze. Potrafią przesądzić wiele milionów złotych, żeby 100 zł nie zapłacić w Hiszpanii. Bo nie tak, jej. Nie, tak działa urzędnik. Bo nie jej. Urzędnik nie jego i on chce być co czysty. Jak on by miał zaryzykować i boho, nie zaryzykuje. Od niego my mamy dalej okienko, po jednej stronie jest urzędnik, a po drugiej stronie jest kto? Petent. Nic się nie zmieniło. Zawsze tam idziemy i proszymy. Czasami piszczymy. No to nam zamknął okienko. I tyle. Więc ja myślę, że trzeba rozwiązać. To nie ma o czym gadać. Czy to jest wielka rewolucja? Nie. To jest po prostu przybliżenie tego gdzieś niżej. No. My mamy to województwo śląskie, jakie tam ono jest, ono musi być bliżej. Oczywiście cała sprawa będzie polegać, jak wyrównać te szanse. Musimy wiedzieć o takiej Warmii i Mazurach. Ta składka, czy ten zbiór tych pieniędzy jest kiepski. Dlatego my chcemy, żeby to, co było, wróciło z powrotem do budżetu. W budżecie był ten fundusz taki jak dzisiaj. Tak jak na wojsko państwo też ma. 2% trzeba przekazać na wojsko, i z tego robi. Tylko, że dzielić musi wojewoda. Blisko. Natomiast oczywiście te narzędzia wypracowane, dobrze działające, trzeba adoptować. Nie jest tak, że trzeba wszystko na nowo. Ale da się zrobić wszystko. Da się wreszcie uporządkować i sprawdzić, bo byliśmy blisko tego. Chcieliśmy, żeby każdy lek refundowany kosztował tyle samo. 8 zł. Nieważne, czy lek jest za 1000, czy za 5 zł, czy za 8 zł. 8 zł się płaci opłatę administracyjną. Bo jak się weźmie potężne sumy pieniędzy, jak się policzy, to w Polsce wychodzi, że średni lek, który dostaje pacjent, a jest na liście leków refundowanych, kosztuje 8 zł. A tak jak ktoś ma jakiś lek za 200 zł, a limit ma ustawiony na złotówkę, to mu złoty mu dają w ryczałcie, a 299 mu każą dopłacić. Ale mu dobre, bo ma złoty, ryczałtowany lek jest, tylko za złotówkę, resztę dopłacę. I to jest do zrobienia. To jest dość prosty mechanizm. Tak? Czy my jesteśmy w stanie uciec od tych, którzy te leki produkują? Nie. Oni zawsze będą. Nie możemy się obrażać, że ktoś produkuje leki i chce na nich zarabiać. Nie ma takiej możliwości. Ale jak jest 8 zł, to nie ma nadużyć. Aptekarz ma ten sam interes, bo 8 zł za to dostanie. Hurtownik, jak dostarczy, dostanie też tam jakąś sumę. A ministerstwa, bo Narodowy Fundusz Zdrowia, albo Kasa Chorych, albo wojewoda rozlicza się między sobą. Pacjenta nie interesuje to, co się dzieje po stronie, bo dzisiaj pacjenta nie interesuje, ile kosztuje leczenie raka. On chce być leczony. A jak to tam idzie w tych, którzy go nie interesują? Nie powinno to też interesować lekarzy. Co to lekarzy interesuje, czy ten jest za taką, a ten jest za taką? On ma dać lek refundowany 8 zł 6, a nie kombinować. I gdybyśmy to policzyli na wiecie, sprawa wyda, że jak wydamy z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, później z budżetu państwa przez wojewodów 8 miliardów złotych, to każdy pacjent w Polsce za lek musi zapłacić 8 zł. On może kosztować 1000, to nie płaci 8. Bo to nie jest to bardzo liczne. Takie to jest magia wielkich liczb, prawda? Ale to trzeba do tego dojść. Nawet jeszcze więcej powinno stać w tym miejscu. Jeżeli ktoś ma bardzo uporczywe leczenie, jakaś bardzo skomplikowana astma, no są tacy. Bardzo skomplikowana cukrzyca i są bardzo drogie insuliny, to po przekroczeniu pewnego pułapu, ale do tego jest potrzebna ta recepta elektroniczna, a nie te kartki z tymi, co tam się mylą, nie płaci nic. Ponieważ nam się opłaca pewnej grupie chorych dać leki za darmo. Opłaca się. Bo
bo nam się opłaca mieć zdrowego obywatela. To jest pieronowy biznes dla rządzących i dla państwa mieć dobrego i zdrowego obywatela. Nie chcę powiedzieć, że kuń do roboty, ale też. Bo to jest dla państwa opłacalne, proszę państwa. Przecież to wy kupujecie, wy płacicie podatki, ja tylko płacę jedną 38,5-milionową część tych podatków. Każdy z nas je płaci. Więc jak ich nie ubywa, jak on jest zdolny do pracy w dobrej formie, kupuje je wszystko albo coś, no to przecież płaci. I to się na pewno zdarza. Zarządzanie służbą zdrowia przez wojewodę mamy takie negatywne troszkę doświadczenia w kontekście tego pogotowia. I mam takie pytanie, bo pan senator mówił o tej komercjalizacji szpitali i o tym, że większość samorządów w ten sposób postępuje. W powiecie lublinieckim było tak, że powiat w budżecie na ten rok dopłacił 1,7 mln do szpitala powiatowego. W tym roku prawdopodobnie będzie podobnie. Inna sprawa jest, jak długo to obciążenie będzie w stanie samorządu. Właśnie to jest ta cała sprawa, o której ja mówiłem. Pieniędzy jest za mało. I panie radny, no z całym szacunkiem dla starosty, nie wiem, kto tam rządzi, ale nie istotne, to mu współczuję, bo on ma bardzo poważne dylematy. Generalnie są pewne takie funkcje użyteczności publicznej, które nie powinny być komercyjne. Nie powinno się na nich zarabiać. No to jest co to jest? No to jest dostarczenie ludziom wody, odebranie ścieków, śmieci odebrać. U nas ze wszystkiego robi się komercję. Czyli kombinuje się, jak zarobić. Nawet w Stanach Zjednoczonych, ultraliberalnej gospodarce, pewne rzeczy, tak zwane użyteczności publiczne, które są dla ogółu mieszkańców, nie są wykonywane dla zysku. Nie może być zysku. Nie może być zysku. Ja wiem, że wszystko kosztuje, ale zysku nie może być. Jak zrobicie szpital komercyjny, prędzej czy później pojawi się hasło zysku. A jeżeli się nie pojawi, to pojawi się hasło ujemnego wyniku finansowego. Czy wy macie tu w Lublińcu nowiutki szpital? No ja wiem, jaki macie, bo ja tutaj w świętej pamięci Tomanka znam, prawda? I byłem tutaj, jak tam budowali tę część starami, a ten stary. Czy pan, panie radny, wie, ile by kosztował, żeby ten szpital zrobić tak, jak on powinien dzisiaj wyglądać? W Polsce 30 miliardów złotych należałoby wyłożyć, żeby szpitale przypominały szpitale. Jechałem do was przez Gliwice. Jest szpital miejski w Gliwice. Ten szpital pamiętał cesarza Wilusia. Też był szpital. Jeżeli teraz tam ktoś wyjdzie do nowoczesnych warunkach, nie ma szans tam leczyć. Przede wszystkim łóżkiem się nie dowjechać, bo my mamy szersze łóżka. Wtedy ci ludzie byli jacyś tacy bardziej wyżsi. No tacy byli, teraz mówię tak. Łóżkiem się nie dowjechać. No to wyróbcie drzwi w budynku stuletnim. Jak to wszystko jest w ścianach takich nośnych. No nie wyrąbię się tych drzwi. Druga sprawa. Szpital nie może działać, jeżeli nie ma windy. No to zróbcie windę, gdzie nie ma miejsca na tą windę. Prawda? Więc tego się nie da zrobić. Te wymiany proste, te 30 miliardów złotych, no ale już by trzeba było w skali Polski. To jest lubienie tego. Byłem niedawno w Hiszpanii. Nie na Lazu robił, że w żadnej Barcelonie pieszo przeszedł do Hiszpanii. I oglądałem tą Hiszpanię, jak wyglądają małe miasteczka, Biochy i tak dalej. Nie jest to bogate państwo, mimo iż mówią nam co innego. Jak się wejdzie z Francji, to widać, że Francja to jest bogate państwo, a Hiszpańska wcale taka bogata nie jest. Ale nie widziałem takich szpitali, jakie na Gliwicach. Jednak mimo wszystko postawili na tą infrastrukturę. Czyli żeby to dostosować do normalnych warunków. W takim szpitalu w Gliwicach musi się zdarzyć pewna rzecz, która nazywa się zakażeniem szpitalu. Jak tam jest taki gruby tynk, to tyle jest bakterii jeszcze dodatkowo. Wyhodowanych przez 100 lat od wszystkich, co pluli, brzygali, zawsze byli takie różne rzeczy. Nikt tego nie jest w stanie robić, to trzeba wypalić. Dlatego kiedyś Amerykanie budowali tylko pawilonowe. I jak po 30 latach to szpital przyjechały kopary i do domu. Bo jak ktoś tą bakterię złapie, to ma jedne pewne. Nigdy, nawet jakby nie wiem jakie pieniądze miał, jakie antybiotyki się z niej nie wyleczy, bo ona jest na wszystko odporna. Bo ci chorzy przetestowali wszystkie leki i ona się odporniła, jak w tym, przepraszam, nie wiem, to mówię, w pucu, czyli w tynku została, tak już tam jest. I jak nas zaatakuje, to jest bardzo trudno uciec z życia. I dlatego tak to mówię. Tyle potrzebujemy pieniędzy. I w Lublińcu też. Chyba, że w Lublińcu nie będzie szpitala.
No, no powoli. Może nie mieć litera do Częstochowy. Tak, ale nie się do Gotowie mamy wzięli. Ten linia będzie. Bo to jest drugie taki sposób, że my teraz tworzymy jakieś wolumki, a ludzie będą mieli. Proszę, nie ma bardziej fałszywej rzeczy. Jak myśmy badali kiedyś, jak się ludzie, jak ludzie chorują u siebie w mieście chcą chorować. Nikt nie chce jeździć po całym świecie, bo chce, żeby go ktoś odwiedził. Bo musi mieć jakiegoś znajomego. Tylko desperaci, ciężko chorzy, no i część jest hipochondryków, to są zawsze chorzy, ci jeżdżą po całym świecie. I tak wiadomo, że ich nikt nie wyleczy, ale jeżdżą, prawda? Natomiast generalnie reszta, 90% chce się leczyć u siebie. Więc po co do kardiologa albo do dermatologa, bo mi się zrobiła jakaś wysypka, jedni mówili, no na to syp się zrobił, prawda? Po co ja mam jechać do Częstochowy albo do Warszawy? No blisko. Bo to jest kwestia autobusu czy auta za 2 zł, czy tam 5 zł benzyna, odpowiednich leków i tak dalej. Zresztą z tym dermatologiem to jest dobry przykład. Pojedzie do Częstochowy, auto, benzyna, taksówka, zapłacicie, a oni wam dają przymoczki za 20 groszy. No. Więc tak to jest. Dlatego ten szpital miasta powiatowych musi. Tego się nie da zrobić. One być może będziemy inaczej. Na pewno w tych szpitalach jesteśmy krócej niż inni. Ale jest miejsce na tego typu szpitale, które są długoterminowe, ich nie mamy. My na dobrą sprawę długoterminowej opieki w ogóle nie mamy. Ciężko chory człowiek w podeszłym wieku to jest kula u nogi wszystkiego. Doktory się go chcą pozbyć z oddziału. Dyrektor cały czas im rzęboli, że nie płacą za niego z Narodowego Funduszu. Rodzina no, M2 i tam mieszka jeszcze prababcia z 3 prawnuczkami, prawda? Jak go wziąć? Nie ma gdzie go wziąć. Normalnie to powinien być podleczony i trafić do długoterminowej i rehabilitacji. Bo cały sens polega na tym, że do domu ma być w miarę sprawny, chory po leczeniu. Natomiast w innym przypadku zawsze myślę, że niewiele ludzi na Wrocławiu dzisiaj jest w stanie sprostać tej opiece na ubożnie chorym człowiekiem. Bo my się boimy chorego, bo nie wiemy, czy dobrze zrobimy, czy źle. My nie mamy czasu, bo żeby zarobić parę złotych, to w Polsce podobno jesteśmy najdłużej pracującym ludźmi w całej Europie. To kiedy mamy się tym naszym ojcem, naszą babcią zająć? Kiedy? Skoro trzeba za tym groszek gonić. Ja wiem, że nie wszyscy tak mówią. Więc jest miejsce na ten szpital, starostwo temu nie podoba. My proponujemy, żeby był fundusz, który po prostu na szybko zasypał dziurę finansową, czyli długi, bo z długami nikt jeszcze mi daleko nie zaszedł. Dług to jest kula u nogi i każdy wie, że jak się zaczyna spłacać nawet auto, kredyt wzięty na auto, na początku jak spłatka, jak pół, jak mija rok, to już nas krew zalewa, jak mamy zapłacić jeszcze 3 raty, to już jesteśmy tak, że już nic, bo po co? Buty dziurawe, nie idzie kupić nowych, prawda? Jak długo można chleb z margaryną? Nie da się, nie? Na początku fajnie wygląda bez auto, no i jakoś tam jeszcze mamy zasoby i tak dalej. Ale jak potem jest jedno, drugie nieszczęście, ktoś straci pracę, to się robi chryja. I dlatego też musimy pamiętać, że też nie wolno nam tego wszystkiego komercyjnego, bo się zrobi chryja. Nie będziemy na coś. Zaraz oddam głos Państwu, tylko jeszcze chciałem konkluzją zakończyć te moje pytanie poprzednie, ponieważ nie udało mi się to. 1 700 000 wydane przez powiat, czy w tym kontekście ponoszenia kosztów jakby niezawinionych przez powiat, widzi Pan jakąś rolę w redystrybucji tych środków przeznaczonych na opiekę medyczną po tych zmianach, które mam nadzieję, że się ziszczą? No, my mówimy, że trzeba dać więcej pieniędzy i to tam nie ma co gadać. Jeżeli pan starosta twierdzi, że pieniądze w służbie zdrowia przepieprzacie za przeproszeniem, no to bierzcie dyrektora za przasz. To on robi te długi. No ja jest tak chcę, to będzie, że wystarczy. No to on robi takie długi, albo tych doktorzy wam robią takie długi. Nie, pieniędzy jest za mało. To wiedzą wszyscy, którzy zajmują się polityką zdrowotną. Taki standard, nawet nie w całej Unii Europejskiej, w tych biedniejszych państwach Unii Europejskiej jest 6% PKB pieniędzy publicznych. My przeznaczamy 4,5. To jest według mnie gdzieś około 25-30 miliardów, więcej złotych na co. Wtedy jest szansa prowadzić normalną politykę zdrowotną. Wtedy powinniśmy mieć również w tym szpitalu budżet na to, żeby zmienić aparat do prześwietlenia, bo jak on ma 15 lat, to potrafi okaleczyć wiele ludzi poprzez to, żeby był nie raka piersi na przykład, o jeden z czynników.
zachorowania raka piersi jest wadliwe albo stawia marki aparat rentgenowski, no to wszystkiego dobrego życzę, nie? Bo jeszcze działa tyle tylko, że za chwilę będzie mieli rak piersi. To trzeba odnowić. Laboratorium jest tak jak z komputerem. A jeżeli ktoś myśli, że medycyna stoi w miejscu, to niech sobie weźmie Atari. Był taki komputer. Niech spróbuje kupić jakiś program i niech spróbuje coś na nim zrobić. Napisać, że był tu Bolesław Piecha. Tylko tyle. Życzę powodzenia. Wysłać to mailem jeszcze i sobie drukować. No nie zrobicie tego. Tak samo jest ze sprzętem medycznym. Po prostu się nie zrobi. Bo się nie da. Bo się nie da. Co prawda zawsze zostanie umiejętność ludzka, rozsądek, to też, ale dzisiaj pewna aparatura jest droga. I ona, wam powiem więcej, kosztuje w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji tyle samo, co w Polsce. Nie chce być ani pół eurocenta taniej. Tyle kosztuje. Więc jeżeli my wydajemy na ochronę zdrowia na głowę czterokrotnie więcej mniej niż Niemcy, dwukrotnie mniej niż najbiedniejsi Grecy, no to jak mamy z nimi konkurować tak zwanymi współczynnikami zdrowia? No jak? Polacy mają na szczęście końskie zdrowie. To jest to. Drodzy Państwo, czas na pytania. Proponuję następujące zorganizowanie tej części naszego spotkania. Trzy pytania i potem odpowiedź pana senatora. Prosiłbym, żeby pytania miały charakter nie polemiki, tylko raczej zapytania. Zwięzły sposób sformułowanego. Bardzo proszę, proszę bardzo. Dziękuję. Postaram się zwięźle zapytać pana senatora, pana ministra zdrowia. Natrafiałem na osoby, które nie za bardzo rozumiały mój problem, ale już pytam. Panie senatorze i ministrze, ja mam taki dylemat. Kiedyś leczono mnie w ośrodkach, które nie miały nazwy szpitala. Był to ośrodki sanatoryjny. Zaraz po porodzie zabrano mnie, jak to się wtedy działo i rodziców nie dopuszczano, a dzisiaj to rodzice mają możliwość bycia w trakcie leczenia danego dziecka. Ale pewien okres przeszedł, ten ośrodek zwoła 50-lecie swojego istnienia i przemianował się w tym czasie jako szpital. Jak ja byłem na tej uroczystości, to jako szpital umiałbym od początku wydać dokumentację i stwierdzić, że to nie jest choroba, tylko uraz. Ja się starałem przez różne instytucje i wywiastowie wypuści do zadośćuczynienia, ale powiedziano mi w ten sposób, człowieku, to jest przedawniona sprawa. I ja tutaj chciałbym panu ministrowi naświetlić, że tamten system jakby, że nie było szpitali, które by nas leczyło, a drugi przecież szpital, jak teraz się dowiaduje, ma możliwość i jest tak połowowany, żeby diagnozować, wystawiać dokumenty, co człowiek, na co człowiek choruje, czy to jest choroba, czy to jest uraz i tak dalej. Ma do tego prawo. Wtedy takiego prawa nie było. I jak się jeszcze dowiedziałem, był wyrok Trybunału Konstytucyjnego naszego, który stwierdził, że w Unii Europejskiej, jak to się mówi, mamy być równi, ale nie jest równo. Mini prawa dochodzi się praw 75, po 75 lat nawet, a u nas 10-20 lat. I czy udałoby się panu ministrowi i senatorowi zainteresować? Może to już mnie jakby nie dotknie, ale ja za przyszłość, żeby coś się takiego się działo w Komisji Senackiej Zdrowia i Sprawiedliwości. Dlaczego? To wiemy, że był system taki, jaki był i dają wszystko. I jest teraz tak, jak jest. Dlaczego ci ludzie nie mogą dochodzić swoich praw, skoro tak byli oszukani? I jeszcze raz, ja mam teraz takie dokumenty od neurologów, które wręcz jest to, że piszą, że moje ruchy mimowolne
uniemożliwiają mi wiele diagnostyk, wiele procesów, wiele procedur medycznych, bo nie wyczytają, co w danym momencie u mnie się dzieje. A każdy z nas ma do tego prawo. Dziękuję bardzo. Nie bardzo, to są takie sprawy jednostkowe, więc tam powinniśmy raczej pogadać o wszystkim innej konwencji. Rozumiem. W Polsce obowiązuje ciągłość prawa i to, co się stało kiedyś, to nie znaczy, że to gdzieś tam zapomniano. Należy pan pewnie do pacjentów tak zwanych trudnych. To znaczy nikt się tego nie chce dotknąć, bo to tak mówiąc, nie żebym panowała śmierci, że coś może być nie tak. Ja mniej więcej widzę, że to są sprawy związane z ruchami mimowolnymi, to jest normalna choroba, nie tam żaden uraz, może być przyczyna na jakimś tam poziomie. Czy było to prawidłowo postępowanie leczone, też mi trudno powiedzieć, nie mam do tego dokumentu. Natomiast jest ciągłość prawa, jest ciągłość prawa. To nie jest tak, że szpital, ośrodek gdzieś tam gubi pana dokumentację. Ja wiem, że w Polsce wiele rzeczy się stało, gubią, to normalne, zawsze się gubiło, jak nie można było czegoś zrobić, to się gubi. W Polsce dalej nie wydaje się pewnych decyzji. Ja mam taki przypadek, Warszawa, odebrali koncert jakiemuś tam lekarzowi, wcale nie znam, bo tam zrobił jakiś głupi błąd. No i on po prostu się z tym zgodził i napisał odwołanie. Jeżeli napisał odwołanie, to on musi się odwołać do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Prawo mówi, że on musi do miesiąca mieć odpowiedź. Rok czeka. I cała sprawa polega na tym, że on dalej ma czekać, jest to specjalnie robione. Wiecie dlaczego? Bo niezależnie jaką on by dostał decyzję, to on może iść do sądu. Jak nie do tej decyzji, nie może iść do sądu, bo już postępowanie trwa. A jak się tą decyzję wyda za 3-4 lata, to się co zrobi? Przedaży. Tak działają w Polsce urzędy. Dlatego mamy tak słabe, niesprawne państwo. Bo to jest właśnie to. Myśmy musieli porozmawiać, drogi panie, jakoś w innej konwencji, bo ja bym sobie musiał spisać, musiał widzieć te dokumenty i dowiedzieć się, gdzie, w jakiej sprawie. Pewnie pan jakąś drogę z wymiarem sprawiedliwości przeszedł, musiałem coś widzieć, co jest zrobione. Jak ty się tym zajmował? My w Polsce nie mamy doświadczeń dochodzenia swoich racji z powodu utraty zdrowia, jakichś tam defektów, które wynikły w wyniku leczenia. Ja muszę państwu powiedzieć, że na całym świecie, tym cywilizowanym, nie w Zambii, tam gdzie jest Tusk z Arłukowiczem, to tam nie znam tych efektów. Oni tam się uczą. Ja tak powiedziałem w komentarzu, nie wiem czy mnie nie oskarżą o rasizm, jestem 100 lat za Gruzinami. Widocznie, że tam jedziemy się czegoś uczyć, nie? No ale tak to wygląda. Natomiast na całym świecie jest tak, że jatrogenne sprawy, to tak fajnie brzmi, nie? Czyli żeby nikt nie wiedział, o co chodzi. Jatrogenne rzeczy to są te, które powoduje służba zdrowia. Otóż służba zdrowia, współczesna służba zdrowia nie jest taka bezpieczna, jak się wszystkim wydaje. Potrafią nam zaszkodzić. W szpitale 20%. 15-20% potrafią nam zaszkodzić. Może nas wyleczą, ale przy okazji nam coś wszczepią, jakieś bakterie, jakiegoś wirusa, coś zaniedbają, napiszą dwa przeciwstawne leki. Tak, to jest normalne. I to jest na całym świecie to wiadomo. U nas się tego nie mierzy, bo wyszło, my mamy statystykę taką, że jesteśmy najlepszą służbą zdrowia na świecie. Zero jatrogennych działań. No nie jest to możliwe, przecież sami wiecie, bo nie jest, prawda? Dopiero jakaś afera jak jest, najczęściej jak ta afera wchodzi firma farmaceutyczna, która ma wiele miliardów dolarów i ma płacić odszkodowanie. Wtedy w Polsce, kurczę, 100 tysięcy obywateli się zgłosiło. A polska służba zdrowia przecież powiedziała, że w ogóle nic. Byli dobrze leczeni, prawda? Więc to jest to. Czy tam było zaniedbanie? Nie wiem. Nie wiem, musiałbym tę sprawę zobaczyć. Niestety nie jest naszym sprzymierzeńcem czas. Czas jest bardzo, tak zresztą pewne rzeczy łagodzi. Bardzo trudne je wycenić. Nie jest też naszym sprzymierzeńcem, drogi panie wymiar sprawiedliwości. Bo ja wcale nie uważam, że służba zdrowia, mimo się tym specjalizuje, jest najgorszą częścią polskiego życia społeczno-publicznego. Wymiar sprawiedliwości. W Polsce pokutuje sprawę, że w sądach się załatwia. Ci, którzy mieli z sądami do czynienia, zwłaszcza z trudnymi zadaniami gospodarczymi czy cywilnymi, to wiedzą, że w sądach się załatwia. I to jest najsłabsza nasza część, dlatego myśmy zawsze na to poświęcali ogromnie dużo uwagi. Z całym szacunkiem ten wymiar sprawiedliwości, ten wymiar nie jest wymiarem współczesnego mocnego państwa. Wiecznie wszyscy zapomnią, kto już tak kulał, kto już potem nie wiadomo komu już, kurczę, zupa jest zjedzona.
a jeszcze tam gdzieś to trwa. Latami, brak specjalisty i niestety przekonanie, bardzo często słuszne, że się zawadzi. Jak się nie wie, co się robi, to się robi błędy. Polski wymiar sprawiedliwości, jak pewnie oglądacie i radio, i telewizję, czytacie gazety, nigdy się nie przyznał do błędu. Zawsze miał rację. I też na całym świecie są pomyłki, w Polsce nie. W Polsce nie. I dlatego ja na to patrzę, ten wymiar sprawiedliwości jest jednak bardzo kiepski. Jeżeli ktoś z Państwa miał jakąś sprawę gospodarczą, to może na 100% być pewny, że jak liczył, że ją załatwi w rozsądnym czasie, to się był, to jest naiwniakiem nieziemskim. Będzie miał szczęście, jak dożyje do końca sprawy. Są sprawy, które trwają latami. Potem się to tak gmatwa, że już nikt nie jest w stanie niczego. Nagle umiera jakiś ławnik. Wszystko na nowo. Sędzia się wypisał do innej parafii. Znowu na nowo. 10 tysięcy adwokatów i tak dalej. I jeszcze jedno przekonanie. U nas nie ma ugody sądowej. Jeżeli się sądzimy z urzędnikiem, to idziemy do upadłego. Urzędnik przesądzi budżet państwa po to, żeby mieć rację. Przypominam sobie taką sprawę. Mieliśmy taką sprawę w Sądzie Gospodarczym ze Stanami Zjednoczonymi. Sąd Gospodarczy w Stanach Zjednoczonych, jakaś firma tam skarżyła, że Polska coś tam źle wykonała. Przedmiot sporu wynosił 2 miliony dolarów. No, niezła suma. Przez 10 lat 3 miliony dolarów my wydawali na obsługę prawną. 30 milionów dolarów my wydali na prawników. I nie mamy wyroku. Dopytamy następne 30 milionów, a 2 miliony jak jest, tak jest. Normalnie należało z kapsy, za przeproszeniem, zapłacić i spadać 28 milionów dolarów w kieszeni. Prawdopodobnie dalej się sądzimy. Bo nie potrafimy tego zrobić, bo urzędnik nie może się pomylić. Jak się urzędnik pomyli, to wyjdzie, że polskie państwo jest słabe. A to, że mamy słabych urzędników, to my wiemy, bo wy to też wiecie. Bo wy to też wiecie. Dzisiaj rano byłem u takiego księdza, obok siebie budują dwie stacje własne. Na Lipnym planie zagospodarowania przestrzennego. Bez ekspertyzy oddziaływania środowiska. Budują Kobiecinie w placu. Koło studni, bo to jest wieś. I ona oczywiście się poskarżyła. To przyszło 5 prawników i jej powiedzieli, że ją do sądu i każe mi to sprzedać, zapłacić takie odszkodowanie, że musi iść cicho. Przyszli ją zastraszyć. Ona się nie zastraszyła. Nie idzie od roku sprawy na wokandę. A to sędzia się zmienia, a to bo palec boli, a to króliki nie dostały, nie były, jak to mówią, ufutrowane, trzeba było iść. Nie idzie zacząć sprawy. Bo urzędnik, który wydał tę decyzję z naruszeniem prawa. Mam jedno występowanie. Nie przyzna się. Przesądzi 28 milionów dolarów, nie przyzna się. Nie przyzna się. Ale taka jest, więc to, co Pan mówi, to jest to, co jest w Polsce w najtrudniejszym, że wymiar sprawiedliwości jest tak kiepski, że co jest strasznego. Jak ktoś coś nabroi, to mu zaraz wsolą. A jak ktoś ma trochę pieniędzy, to załatwi. Proszę bardzo. Proszę bardzo, tam z tyłu. Panie ministrze, chciałem zapytać, mówił Pan tutaj o... Rzeczywiście w pełni się zgadzam z tym stwierdzeniem, że tych pieniędzy jest za mało na nasze leczenie i jednak tych z budżetu powinno być bardziej to pokrywane niż tego z naszego MZ-u. Ale jakby Pan tutaj mógł wskazać takie według Pana obszary, w których jak najwięcej tych pieniędzy można przesunąć i wziąć. Wiemy, że kiedyś już prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił też o tych pieniążkach, które są, prawda, ulokowane w tych wszystkich wielkich kooperacjach bankowych i tak dalej. Czy to gdzieś tędy jest droga? To jest jakby takie jedno pytanie. Czy są jeszcze jakieś inne obszary, w których można rzeczywiście tych przesunięć dokonać? Bo na pewno jest wiele rzeczy wydawanych źle i to są takie rzeczy, które nam tutaj pomogły. I jeszcze mam takie zupełnie drugie z innej beczki. W Polsce wiemy, mamy wielki problem z demografią. Też jestem nauczycielem i na własnej skórze, tak powiem, odczuwam ten problem. Natomiast były kiedyś takie rozwiązania wcześniejsze. Bardzo dużo teraz jest tak zwanych singli, prawda?
No i właśnie, było to tak zwane wykowe. Czy coś w tej kwestii dałoby się zrobić? Wydaje mi się, że to nie jest jakieś wielkie obciążenie dla tych ludzi, natomiast to ratuje wszystkich. I ja, to jest jakiś tam pomysł, dlatego ja chciałbym się panu przyjrzeć. No to nie, to już mi tu radny powiedział, to ratuje wszystkich za wyjątkiem tych singli. Nie, ma pan, bardzo podniósł pan bardzo ważne pytanie i bardzo trudne. Jeżeli chodzi o środki budżetu państwa, one są wydawane w bardzo dziwny sposób. Oczywiście, że jest sytuacja znacznie gorsza niż 6 lat temu. I ta 6 lat temu bierze się nie tylko z tego powodu, że taki jest, a nie inny ten kryzys gospodarczy, ale chociażby z tego powodu, że udało nam się w tym czasie potwornie zadłużyć. To nie jest tak, że da się tych długów nie spłacać. W współczesnym świecie, kiedy jest tyle wymian, tyle wzajemnych kooperacji, a banki są niepolskie, nie ucieknie pan ze złotówką. Jakby pan chciał nie spłacać, to niech pan nie spróbuje nie spłacać kredytu. Eksperymentalnie niech pan powie żonie, że nie spłacacie kredytu. Ciekawe, ile potrwa czasu i będziecie spali pod mostem. Nie będzie pomiły. Tak samo z państwem jest. To są też takie rzeczy, nikt tego obrony nie wie. Natomiast mamy też różnego rodzaju bardzo dziwne rzeczy. No oczywiście, najtrudniejszą sprawą to jest niestety przerost administracji. On jest potężny, to wiem. Nie dość, że mamy dość słabych urzędników, ja mówię, że administracja musi być słabym urzędnikiem, też nie najlepiej opłacanych, bo oni nie zarabiają krocia. No jak się patrzy, co robią, to zarabiają ogromne pieniądze, prawda? Na nic się płaci, to bez prywaciarz nie zapłaci za stanie. Więc to jest druga sprawa. No i oczywiście są pewne przesunięcia. Wydajemy te pieniądze w bardzo dziwnych kierunkach. Bardzo dziwnych kierunkach. Nie czas, żeby to wypadło. Natomiast ogromnym problemem jest zadłużenie zagraniczne i te zadłużenie, które każdy z nas ma w różnego rodzaju bankach w tych obligacjach. To jest problem straszny. My tego zadłużenia, jak mówi Rostowski, nie mamy wielkiego, bo mamy 55-58%. Tyle tylko, że my nie mamy majątku. Państwo polskie nie składa się z ludzi, którzy mają majątek. Przeciętny Włoch ma 10 razy tyle pieniędzy odłożonych w nieruchomości, w majątku, jakie tam są. Przeciętny Niemiec nie zdecydowanie. A my mamy w tym euro tego długu na każdego roku 10, no może tam 15 tysięcy. Dla Niemca 15 tysięcy euro to jest nic. Dla nas 15 tysięcy euro, dla 80% Polaków to są olbrzymie. Nie do spłacenia. To jest pierwsza sprawa. Oczywiście, że cała sprawa polega na systemie podatkowym. Generalnie, jeżeli nie wdrożymy takiej bardzo silnej polityki przewodniczącej, gdzie się po prostu opłacamy dzieci. Ja wiem, że to trudno mówić do tych, którzy dzieci odchowali, bo oni się na to nie załapią, ale widzę tu pierwsze piękne panie się może jeszcze załapią na te ulgi. No tak, kopy do roboty, nie? To jest słowa Tuska, nie mogę. Nie załapią się, ale pewnie z tym nic nie zrobimy. Inaczej wybijemy. Jeżeli chcecie widzieć w Polsce obszar, który dotknęła katastrofa demograficzna, to macie kawałek. O Polsce. O Polsce jest naprawdę katastrofa demograficzna. Oni żyją dzięki temu, że część pracuje w Niemczech i ten parytet marka złoty jest taki, a nie inny. I żyją też dzięki temu, chociażby opieka zdrowotna, że są według algorytmu, czyli tego podziału środków na województwa, duże transfery robione tam. Bo nie da się na taki budżet, na takie zasoby, jak oni mają, przeznaczyć ich składki. Bo oni jak robią, to płacą składki zdrowotne gdzie? W Rajku. A leczą się jak najbardziej za pieniądze nasze. Ja nie mam niby do wyrzucenia, to mówię jak demografia działa. Gdyby było więcej takich województw, to jest dla nas krajowe. No i te wykowe. Wracało już kiedyś. To nie jest system, z którego by się trzeba było śmiać. Ja wiem, że on się nam kojarzy z Gomułką, bo to Gomułka byłoby to. Ja mam obrączka niepodległą. Ale te systemy są. Te systemy są w wielu państwach. Szwecja chociażby. Bardzo liberalny kraj. Wszystko tam można, ale bykowe płacą. Ponieważ wiadomo, że w tych systemach redystrybucyjnych, kiedy młodsze pokolenie pracuje na starsze, no musi być system solidarnościowy oparty na młodym. Myśmy swoje siły, swoje życie, bardzo często plany nasze
aspiracje jednak w części ulokowali i zostawili komu? Dzieciom. Ja wiem, że my je bardzo kochamy, bo ja mam trójkę. Wiem. Ale no, oni też muszą czuć tam odpowiedzialność. I też muszą to swoje gdzieś ulokować tam. Pewnie, że jak ja tak patrzyłem, miałem trójkę, a to była, a byli koło mnie ci, co mieli jednego. Myślę, że z moją żoną odczuwaliśmy niejednokrotnie dyskomfort. Bo jak my jechali na wczas, to trzeba było brać całą harmonię, a oni jednego. I wszystko było razy trzy. Tak to jakoś było, że nie szło, nie było takiej wody, żeby buty wzięli wszyscy po kolei, tym bardziej, że córka, no córka nie będzie chodzić w butach chłopców. Ale jednak to są te wydatki. Sądzę, że trzeba o tym pamiętać i być może ten pomysł, żeby jednak tych, którzy są samotnymi i pracują, w jakiś tam sposób uporządkować. Sprawa w systemie, bo to powiem, jest zawsze trudna i pewnie się nikomu nie dogodzi. Ale jak nie zmierzymy się z demografią, to słuchajcie, za 20 lat nie będziemy mieć czegoś. Nie będziemy mieć czegoś. Jeszcze była jedna szansa, żebyśmy mieli co sprzedać. Wygląda na to, że niewiele mamy do sprzedania, wszystko sprzedamy. Dziękuję. Proszę pan. I potem pan. Można? Nie, nie, wpierw pan, a potem. Dobrze. Pan jeszcze na to, że ja mam takie pytanie. Czy mógłby pan w punktach krótko, a dokładnie powiedzieć program Sprawa i Sprawiedliwości w stosunku do służby zdrowia na najbliższy okres? Zbliżają się wybory samorządowe, wcześniej do Europarlamentu, później oczywiście wybory parlamentarne. To jest to, co tu słyszymy i co pan mówi, oczywiście tak dosyć trochę na wesoło. To są smutne rzeczy i wie pan, wyjdziemy stąd tak, jak żeśmy przyszli, bo generalnie... Ja mniej więcej powiedziałem, ale powiem. Krótko w punktach. Raz. Ja. Bo chciałem panu przypomnieć, bo pan o tym nawet sam wspomniał, że pan premier jest w Zambii. Więc przeczytałem na internecie, że pojechała delegacja z nim, pani Kudrycka i potem Kreska. W jakiej sprawie? Żeby uczeni studiowali w Polsce. Pan Arłukowicz. Pan minister zdrowia, żebyśmy mogli środować cukierki, kurczaki, burzynom i tak dalej. Oczywiście z dawnych lat pamiętamy, że oni mogą tylko bananami zapłacić w większości. Nie wiem, nie mam tylko rozwiązania, po co pojechał pan Nowak, Sławomir Nowak, bo jak wiemy, zajmuje się kolejem autostradą. Gdyby przeszliśmy tam koleje takie nowe i autostrady, to by się... Będziemy na wesoło teraz. Ale chciałbym poprosić, żeby pan krótko powiedział o programie Prawa Sprawiedliwości w stosunku do szczebla na najbliższy okres dwóch lat. Ja to powiem krótko, punkt, jak będę też mam przygotowane, będziemy nad tym pracować. Pierwsza sprawa to jest zarządzanie. Musi być jeden odpowiedzialny. Nie może być 10, jakiś prezes, jakiś wojewoda. Musi być odpowiedzialny rząd i musi to być minister zdrowia. Łącznie z Ministerstwem Spraw Społecznych, czyli no co ma praca ze sprawami społecznymi, z rentami, prawda, razem. Mało tego, musi być w rządzie mocno usadowiony, musi być wicepremier. Bo on musi trzymać całość tej opieki, która składa się z wydatków budżetowych. Od edukacji, sprawy społeczne, zdrowotne, zapomogi w jednych rękach. Druga sprawa to jest kwestia związana z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie stać nas na taki twór. Musimy go rozwiązać. Musimy uprościć system poboru tej składki. Musimy po prostu te pieniądze dać do budżetu, a ten budżet przekazać wojewodzie. Wojewoda może i będzie stosował konkursy ofert, bo pieniądze trzeba wydawać jakoś tak. Musi być zrobiona sieć szpitali. Nie możemy doprowadzić do tego, że my na dobrą sprawę nie będziemy wiedzieli, gdzie pacjent ma pojechać. Dzisiaj jeszcze na całe szczęście, jak ktoś zachoruje, to pięknie jest szpital. Gorzej, jak ten szpital zamkną, albo go skomercjalizują i będą tu usuwać zmarszczki, poprawiać pewne części ciała. Natomiast poważnie człowiek chory pojedzie do Częstochowy albo dalej. Nie może tak być, ponieważ my wiemy, że jedna godzina decyduje o życiu człowieka w tym miejscu. Musimy zrobić tę sieć szpitali. Tą sieć szpitali musi być to sieć szpitali publiczna, nie dla zysku. Tam nie ma zysku.
Musimy oczywiście zadbać o jego finansowanie, czyli stworzyć pieniądze z innych źródeł po to, żeby w sytuacjach załamań umieć go wzmacniać finansowo. I stopniowo przez 5 lat nie da się tego zrobić szybciej, osiągnąć wskaźnik kiepski, ale jednak krajów Europy 6% PKB następuje, bo wtedy starczy i na leczenie, i starczy też na odbudowę tej struktury, która jest. Musimy również, myśląc o tym, co jest, uporać się z zadłużeniem szpitali, bo te szpitale nie wytrzymają i starosta jeden, drugi, piąty nie będzie w stanie w kolejnych budżetach przeznaczyć milionów. W związku z tym musi być pewien fundusz stworzony, taki fundusz jest. Myślę, że możemy rozwiązać Agencję Restrukturyzacji Przemysłu, bo już nie ma co w tym przemyśle ratować. Ostatnio byłeś w stocznie, ale Katar wziął stocznię i nie mamy, prawda? I tam są środki finansowe wcale niemałe i próbować systemowo te szpitale odtworzyć na zasadach programów naprawczych i tak dalej. Ale pieniądze muszą być ze mną. Starosta ich nie wyłupi ze swoich ludzi z powiecie. No nie opodatkuje pan, panie radny, swoich ludzi, bo to raz niezgodnie z prawem. Musimy oczywiście również wrócić do jeszcze jednej rzeczy, o tym leku w aptece za 8 zł powiedziałem. I musimy pamiętać o tym, że mamy ogromny problem z tego. Niestety lekarz musi przyjść do szkoły. Musi przyjść do szkoły, ponieważ ta młodzież doskonale się podruszy w komputerze, chodzi zgarbiona, ucieka w różnego rodzaju pożywki, a jeżeli chodzi o prozdrowotne wychowanie, to macie przykład. Reprezentacja polskich piłkarzy. To jest bezpośrednio to z naszej młodzieży, prawda? Jeżeli ćwiczy 5, to pan talentu tego 6, który unikał WF-u, unikał różnych rzeczy, no krzyk, platfus i go nikt nie leczy i tak dalej, nie wyłoni. Musi wrócić do szkół. Niestety ta opieka i tego małego Jasia trzeba wszystkiego zrobić. Oczywiście, że musimy również pamiętać o tym, żeby troszeczkę uporządkować sprawy lekarskie. To nie jest proste. Chyba najtrudniejsze zadanie. Dzisiaj lekarze zarabiają dobrze. To jest jedyna grupa społeczna, że tu są lekarze, to pewnie mnie zliczują, ale wyjdę tymi drzwiami, żeby tam nie wyjeżdżać. Natomiast lekarze zarabiają dobrze. I dobrze, że zarabiają dobrze pod jednym warunkiem. Że będą pracować tak, jak Pan Bóg przekazał, od godziny do godziny. Ja mam... Nie pracuję, ja mam gabinet prywatny obok swojego mieszkania i go wynajmuję. I go wynajmuje swoim znajomym. No on robi w szpitalu na 8 godzin, a o 12 jest. Na ten kieliszek chleba. Na kieliszek chleba. Więc to jest bardzo trudna rzecz, ale musimy to uporządkować. Musimy również pamiętać o tym, że nam grozi bardzo poważne obniżenie wykształconych lekarzy. Lekarzy będą bez stażu. No jeżeli ktoś sztiftowi, który skończył szkołę zawodową, jest piekarzem, wpuszczą go natychmiast do pieczenia chleba, to ja mu gratuluję tych klientów. No mają wyłamane zęby na każdej półce. Przecież on się musi tego praktycznie nauczyć. I chcemy, żeby ten staż i normalne kształcenie jednak wrócił. Oczywiście, że mówimy również o państwowym ratownictwie. Ratownictwo jest państwowe. Starostowie mają prowadzić ten punkt, który mi dysponuje, natomiast musi to być jednak w rękach państwa. Nie da się robić prywatnej policji, prywatnego pogotowia, niedługo widzieli prywatne wojsko. Mieliśmy za SAS-ów prywatne wojsko. Jak się to skończyło, wiecie. Więc to też musi być zrobione. Ja tych punktów mam oczywiście wiele jeszcze i nie chciałbym o wszystkich mówić. Przede wszystkim musimy zadbać o ciągłość leczenia. Nie może być tak, że leczą tego biednego pacjenta wszyscy. W szpitalu inaczej, w przychodni inaczej, w rehabilitacji inaczej. Wszędzie papiery, skierowanie. Tu kolejka. Tylko z tego powodu, że tak są leczone, umiera nam bardzo dużo kobiet z powodu raka piersi. W normalnym kraju nie jest do pomyślenia, żeby jak się postawi diagnozę rak piersi, żeby tą biedną kobietę zostawić samą sobie, a jedyna rzecz to jej wypisać skierowanie. Ona jest w matni, bo jest przerażona, no co dziwicie się. I ona teraz idzie i jutro oni ją tam kiedyś przyjmą. Ale musicie wiedzieć, jak się spóźnią o 2-3 miesiące, to alternatywą jest zasiłek pogrzebowy z ZUS. I do tego nie możemy dopuścić.
takie, ona musi być prowadzona za rękę. To znaczy jest stwierdzone, pani jutro jest w Gliwicach, pojutrze przychodzi tu, tu jest naświetlanie. Ma pani czym dojechać? Nie. Dowiedziemy. Wszystko to jest zapłacone. To jest wszystko w Narodowym Funduszu Zdrowia. Tyle tylko, że przez ten bałagan decyzyjny, brak uporządkowania i brak ciągłości płacimy najwyższą cenę. Pół biedy jak zdrowie. Gorzej jak to jest życie. Bo większej ceny nie ma. Jakbyście myśleli o pieniądzach, nie, nie. Płacimy bardzo poważnie zdrowie. I to chcemy jakby zrobić. To jest taka sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o tą Zambię, no to, no to jak powiedziałem, no, tam się niczego nie nauczymy. Tam się niczego nie nauczymy. Czekam tylko, bo była ta czapka z Peru, co będzie teraz. Jakie zdjęcie pewnie będzie. Proszę bardzo, pan, no to będzie ostatnie pytanie, panie senatorze. Pan, jeszcze ja mam jedno pytanie. Dobrze, proszę. Może jak osobiste, to ja bym prosił, żebyśmy potem... Nie. Wtedy mi łatwiej, nie, prawda? My się możemy zawsze umówić albo coś dostać. I, bo to jest też tak, że potrafię pomóc, nie zawsze, ale w sprawach trudnych może być tak, ale to, jeżeli to dotyczy indywidualnych spraw, to nie będziemy gadać na forum. No nie. Proszę bardzo. Pan. Panie senatorze, pan mówił tu o demografii, o braku dzieci. Ja pochodzę z rodziny wielodzietnej. Nasz domu było, jest sześcioro i w Polsce nie było nigdy polityki prorodziny. Bo zasiłki na rodzinne, na dzieci zawsze były i są nędzne. Bo ja pamiętam te, które były jeszcze za Gomułki czy za Gierka i te obecne też. Dlaczego na Węgrzech można było zrobić tak, że tam w przeliczeniu na złotówki zasiłek wynosi na pierwsze dziecko około 200 zł, na trzecie już wynosi prawie 300. My nie będziemy mieli nigdy pieniędzy, dlatego że my nie mamy przemysłu. Dlaczego nie ma jakiejś repolonizacji przemysłu, repolonizacji banków? Mówię, dlaczego my nie bierzemy przykładu z Orbana, który potrafi nałożyć podatki na banki, na hipermarkety, na wszystko i nie zostało to przerzucone na ludzi. Tylko ci musieli zapłacić, którzy muszą zapłacić za takie coś. A my nic odpuszczamy. Wszyscy mają luz. Polski przedsiębiorca musi bulić. Polski sklepikarz musi bulić, a hipermarket jest praktycznie ze wszystkiego zwolniony. Mamy tylko co najwyżej. Montownie, dwie montownie samochodów. A gdzie reszta? My nawet nie mamy żadnej fabryki rowerów, bo już tak w Bydgoszczy też jest dawno zlikwidowany. Dziękuję. Ma pan rację, ale ja bym chciał to tak troszeczkę uporządkować. Bo dlaczego nie możemy, nie możemy, to jest w polityce pytanie zasadnicze, trzeba mieć najpierw władzę. Jak się nie ma władzy, to możemy zagadać. To jest pierwsze. I musimy wszystko zrobić, żeby tą władzę gdzieś tam odbyć. Te sprawy są skomplikowane. Możliwe odzyskanie banków i tak dalej. To nie jest żadna prosta sprawa, ale możliwa. Możliwa. Natomiast my jesteśmy państwem wyjątkowo dziwnym, bo jesteśmy państwem tak nowoczesnym, że chyba nie ma nowoczesniejszego państwa. Co jest głównym tematem w Polsce? Repolonizacja banku? Nie. Przemysł jakiś? Nie. Ale związki partnerskie? A pedofilia? A ksiądz? A kto najbardziej mądruje o wierze katolickiej? Niewierzący? No oni najbardziej mądrują. Ja tę gazetę tam znam, tam nie ma innego pytania. Oni tam są zaczadzeni. Mamy jedną rzecz, która jest bardzo trudna do pokonania. Mamy fatalne media. Media, które powinny wyrażać opinię i kontrolować władzę, są wpisane w robienie nam Polakom wody z mózgu. I robią nam wodę z mózgu. I jak coś się pokaże, zawsze trzeba wpuścić temat zastępczy. I to jest coś niesamowitego, że nie umiemy z tym problemem. Ja sądzę, że to jest też kwestia tej naszej telewizji. Ona jest tak misyjna, że już zaczyna szczypać. Jeżeli misyjny jest lis, ja nie wiem, co jeszcze może być misją tej polskiej telewizji. Jest wiele rzeczy, które się znają i do tego trzeba zdobyć władzę. I nic innego nie robimy. To musimy zrobić. Inaczej zapłacimy. Jeżeli chodzi o te rodzinne i te dzieci, ma pan rację, ale poniekąd. Teraz pan nie ma dzieci w takim małym wieku. No to całe szczęście, bo ma żadnego zasiłku ani rodzinnego nie dostał. Taka jest różnica. Wtedy się dostało 50 zł, teraz nic. I to jest ta polityka. Natomiast ma pan absolutnie rację, jeżeli tej demografii nie dźwigniemy, to będzie niestety ogromny kłopot. My żyjemy w państwie postnowoczesnym, gdzie zrobiono z nas
po prostu coś bezwolne społeczeństwo, któremu wcisko się każdy kit. Nie będziemy już Niemcami, ponieważ Niemcy mają swoją potęgę tylko z tego powodu, że w zasadzie prawie wszystko produkują. Im się opłaci, a u nas nie. Mimo iż mamy trzy razy tańszą siłę roboczą, im się opłaci, a u nas nie. Myśmy się wszystkiego wyzbyli. No zrobiliśmy prosto, bo najprościej jest sprzedać i przepuścić. My to zrobimy. Przepuścić pieniądz, to łatwo przyszło, łatwo poszło. Niemcy, którzy przegrali dwie wojny światowe, nigdy nie miały takiej filozofii, żeby przepuścić. Od grubej krechy się zaczęło. Tam nawet dzieci, jak są jakieś tam spadkowej rzeczy, to jak rodzice widzą, że mogą mieć charakter taki, że przepuszczą, to już mu tego majątku nie dają. To już się robi fundusz powierniczy, nie mu dają kieszonkowe. Fakt, że milion dolarów. Ale miliarda dolarów miliarda mu nie dają. Nie. Dobra, jak chcesz już, to możesz ten milion, rób co chcesz, pierwnie, ale do interesu się nie bierz. Natomiast my mamy wyjątkową łatwość przepuszczania. Pokutuje też jedna rzecz, wie pan, my jesteśmy państwem, który ma ogromnie trudne sytuacje. Zawody trzy systemy prawne, każdy inny. Ruski inny, austriacki inny. Turski był najlepszy, ale też inny. Potem nagle przyszła ta nowa Polska, ktoś był taki wysiłek odbudowany, że nie dało się wszystkiego zrobić. Wojna, no i po wojnie mieliśmy jeden porządek prawny. Jak myślicie, że z kim się mylicie? Po uważaniu. Sekretarz uważał, to tak było. No przecież nie chodziło się do sądów, tylko do pierwszego sekretarza. Jeśli chodziło do pierwszego sekretarza, za te sądy. I teraz mamy nowy porządek prawny, zakłócony bardzo poważne wyzwanie. Prawem Unii Europejskiej. Prawo Unii Europejskiej jest pisane przez silniejszych. Ja nie jestem przeciwko Unii Europejskiej. Jest pisane przez silniejszych. Po to, żeby budować w Niemczech autostrady, nie trzeba było specjalnych wysiłków. Żeby budować w Polsce, to musi się zebrać sztab ekspertów i zobaczyć, czy przypadkiem koło Góry Świętej Anny nie przechodzą nałogowo żaby. Bo jak przechodzą, to albo 10 mostków, albo inny szlak. Oni wybudowali bez tego. A jakby jeszcze żaby poszły, to będą ptoki latały. I jest tak zwana dyrektywa ptasia. A jakby jeszcze nie, to mamy Natura 2000, gdzie cała Polska jest w naturze. No to jak jest w naturze, to co wy chcecie? Nie wolno prowadzić. Lepianka, ziemniok, bo to się jeszcze uda. Sól to już do wieliczki będzie ciężko i tak tu egzystować. Niestety daliśmy się zrobić. Ponieważ Orban to zauważył jako pierwszy. Że jeżeli nie postawi się twardych warunków, to się z nim nie będą liczyć. I to nie jest prawda, że nie da się postawić warunków. Tyle tylko, że my w ramach poprawności, bo my lubimy, że nas tak... Ale to nie wszyscy to lubią. Wie pan, ale tak jest, nie? I to jest straszliwy błąd. Angela się poklepać nie da. Jak się odwinie, to... Ja przepraszam, że żartuję, ale to się bierze w serio. Niemcy trzymają przemysł, którego nikt w Europie nie ma. Dlatego są państwem numer jeden w Europie. Niczego się nie pozbyli. Jeździłem Niemcy, no tam kurczę się cały czas produkuje. Czego byście się nie dotknęli? Od auta, do szpilki, do śrubki, wszystko robią w Niemczech. My tylko składowanie. A jeżeli śruby, to możemy co najwyżej zrobić 1/3 gwintu. Bo cały już niebezpieczny. No. Tak, jest. Pani, to było ostatnie. Jeszcze dwa pytania możemy, bo tu i pan ostatni, dobrze? No, to proszę państwa, jeszcze ja nie... No dobrze, to proszę. To nie dotyczy bezpośrednio. Ja króciutko, panie senatorze, odnośnie służby zdrowia. Ja jestem akurat z podatku Pogódzkiego i tak jeśli chodzi o te zmiany w reformie w służbie zdrowia, czy odwołanie reformy, to mam takie pytanie, czy nie żałby przy takim rozkładzie jak w tej chwili właściwie służby zdrowia pójść jeszcze na jeden krok dalej? I wiemy, że samorządy generalnie, jak się słyszy, w Polsce mają problem ze służbą zdrowia, mówię tutaj o powiatach. Czy nie należałoby ewentualnie z nich zdjąć przynajmniej te części obowiązków i przekazać się je wojewodom? Ten pomysł był bardzo długo, bardzo mocno rozważany. To jest tak, że ta reforma górska, która weszła wtedy w życie, ona stworzyła powiaty. I tym powiatom trzeba było coś dać do roboty. No byli radni, byli starości i nic do roboty. No to wymyślali, nie? No i oczywiście ktoś wpadł na ten pomysł, żeby dać do roboty szpital.
No i to była tragedia. Nigdzie na świecie szpitale nie są zarządzane z regionu powiatu, tylko jest określona sieć, za którą odpowiadają. No. Niestety, no, powiat tutaj ma raptem 1 000 000 złotych gotówki, jak dobrze gospodarzy, to jest w stanie wyskrobać, nie jest w stanie nic z tego sprostać. Myśmy zakładali, że może by to zrobić jako województwo, prawda? Ta sieć szpitali, żeby była wojewódzka. 10 lat to jest straszliwy koszmar czasu. Pan mówił o tym repolonizacji pewnych rzeczy. Myślę, że musimy policzyć, ponieważ to jest też tak w polskim prawie, że jeżeli chce się jakieś zadanie zdjąć z samorządu, to jest pewne, że każdy starosta się upomni, że coś dołoży. Nie? Bo dołożyli, tu zapłacili długi, no to już długi nie spowie tak. 1,5 miliona długi by zapłacili teraz, ale 3 miliony dajcie na zapłacę. A potem jeszcze policzą ten blok operacyjny, potem to policzą, potem remonty. I się okaże, że ten szpital będzie droższy, niż aby go budować od razu. Więc to nie jest takie proste, ale sądzę, że trzeba dążyć, żeby to było zarządzane z poziomu większej wniosku. Żeby to była sieć geograficznie rozłożona, żebyśmy mieli mniej więcej tak samo i tak dalej. Dzisiaj nie trzeba większych ruchów, bo my te szpitale, mimo masz tak gęste, jak się mówi, jest ich tyle, ile ich jest. Natomiast czy da się to wszystko wziąć z powrotem, to już trudne pytanie. Ponieważ mamy w Polsce jedną jeszcze instytucję, która jest ważniejsza niż my, senatorowie, bo senatorowie nie są ważni, niż posłowie, nawet niż Jarosław Kaczyński. Trybunał Konstytucyjny. Jedenaście chopa jest w stanie zrobić wszystko. Tak, jedenaście chopa robi wszystko. Bo jak oni pokażą, że jest coś niekonstytucyjne, to jest jedyna instytucja, gdzie nie ma odwołania. Nawet weto prezydenta idzie obalić. Tego nie. Jeżeli teraz, bo wy pewnie tego nie znacie, zobaczycie, kto tam siedzi w tym trybunale, to wszystkim się wydaje, że tam siedzą same mądre. Ja mam troszeczkę bliżej, bo ja części znam i nie powiem, że są głupi, ale felery mają niektóre straszne. I mają jeden przekład. Są tak lewacko nastawieni, jak bo kogo tam wybrali? Nowoczesnego Polaka. Tak. A nowoczesny Polak to jest ten, który wszystko sprzedał, byleby go poklepali. Przepraszam, że mówię tak ostro. Niestety ten trybunał się z takich wystawił. Nie bronią naszego interesu. I bardzo często mamy takie wyroki, że nam idzie w pięty. I nie da się tego pozwolić. W związku z tym, jak my jesteśmy, wie pan, w Unii Europejskiej, to może być bardzo poważne konsekwencje. Bardziej poważne niż pewne ustawy Orbana. Tym bardziej, że musieliby mieć większość konstytucyjną. I pierwszą rzeczą, którą Orban zrobił, bo ja tam byłem, zaraz na początku, to zrobił i zmienił konstytucję. W związku z tym wytrącił tym mądrokom lewackim z tego Trybunału Konstytucyjnego i czego broni. Bo to, co oni myśleli, to im tam to wzięli. I nie było podstawy prawnej, żeby coś zastąpić. I dopiero wtedy może ta konstytucja jest tak napisana, że jest interpretacja i zawsze będziemy bardziej europejscy. My mamy mieć interes narodowy, będziemy silnym państwem, to się będziemy dobrze czuć w Europie i silnego państwa nikt z żadnej Europy nie wyrzuci. No wybijcie sobie to z głowy. Silnego się nie wyrzuca. To silny wyrzuca, a nie silnego. Natomiast my robimy wszystko, żeby jakoś tak miękko w to wchodzimy. Jak widzę te dyrektywy, to mnie kurczę krew. Co większa głupota wymyślona teraz w temat dziwki. Przed nami przeszłość, trzeba wygrać. Ostatnie pytanie. Moje nazwisko Demuta Jelonek, jestem radną Rady Miejskiej i wykorzystując pana obecność pana senatora, ministra zdrowia, a równocześnie doktora, chcę poruszyć problem dotyczący zdrowia, a bezpiecznych inwestycji telekomunikacyjnych. Pozwolę sobie w paru zdaniach przedstawić no, dokumenty, jakie posiadam, żeby nie być gołosłowną, prawda? Słyszałam, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaangażowali się w procedury dotyczące zmiany prawa budowlanego związane z zapewnieniem bezpiecznej odległości farm wiatrowych od zabudowań mieszkalnych. Chciałam zapytać pana senatora, czy równolegle zajęto się może wprowadzeniem zapisów bezpiecznej odległości dotyczącej baz stacji telefonii komórkowej od budynków mieszkalnych z uwzględnieniem już istniejących. Pragnę podkreślić, iż problem pola elektromagnetycznego związanego z bazami
telefony komórkowe istnieje w naszym kraju już od lat 90. i dotyczy ogromnej rzeszy Polaków obecnego i przyszłych pokoleń. Podkreślam, iż nie jesteśmy przeciwko likwidacji inwestycji telekomunikacyjnych, ale prosimy jedynie o bezpieczną ich lokalizację. Uważamy, że jest to na dzień dzisiejszy priorytet ze względu na ogromne zagrożenia zdrowotne związane z emisją pola elektromagnetycznego. Posiłkując się badaniami dr Corneli Waldman z 2005 roku, która przedstawia wyniki obserwacji i badań lekarzy, równocześnie stwierdza, iż pulsujące pole elektromagnetyczne prowadzi do nowych, dotąd nieznanych obrazów chorób oraz drastycznych wzrost ciężkich i chronicznych schorzeń. W szczególności, pozwolę sobie zacytować za pani doktor, zaburzenia uczenia się, koncentracji i zachowania u dzieci, na przykład hiperaktywność, zaburzenia ciśnienia, które są coraz bardziej trudne do leczenia lekarstwami, zaburzenia rytmu serca, zawały serca i udary mózgu coraz młodszych osób, schorzenia zwyradniające mózg, na przykład Alzheimer, epilepsja, schorzenia rakowe, jak białaczka i guzy mózgu. Ponadto pani doktor informuje, że niektórzy ludzie zachorowują już przy jednej stutysięcznej wielkości dopuszczalnej normy promieniowania. Natomiast polscy lekarze akademiccy z Lublina, pan doktor Marek Derkacz i pani doktor nauk medycznych Iwona Chmiel-Perzyńska w artykule w Służbie Zdrowia z 2008 roku przedstawiają, cytuję, liczba badań potwierdzających szkodliwy wpływ pola elektromagnetycznego znacznie przewyższa już liczbę badań ten wpływ negujących. Koniec cytatu i dalej. Wieloletnia ekspozycja na promieniowanie, na jaką narażeni są mieszkańcy okolic stacji bazowych, w świetle nowych dowodów naukowych stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. I jeszcze jedna wypowiedź polskiego profesora, Wojciecha Golusińskiego z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Cytuję. Co roku w Polsce na nowotwory głowy i szyi zapada 10 tysięcy osób. Onkolodzy umieścili telefony na liście poważnie podejrzanych o wpływ na powstawanie nowotworów. Szczególnie mają wpływ na powstawanie guzów mózgu w wieku, kiedy tkanka nerwowa się rozwija, czyli dziecięcym i młodzieńczym. Koniec cytatu. O ile zagrożenia zdrowotne wynikające z używania komórek można zminimalizować przez rozsądne ich użytkowanie, to niestety mieszkańcy okolic stacji bazowych zamieszkali do kilkuset metrów od stacji, nie mają możliwości zabezpieczyć się przed narażeniem na stałą ekspozycję na pola elektromagnetycznego, czyli 24 godziny na dobę, co jest zabójcze dla ich organizmów. I na nic zda się wydawanie milionów złotych na leczenie, które bardzo niewiele wnosi, jeżeli nie zlikwiduje się przyczyny chorób. Większość społeczeństwa nie ma świadomości, jak straszne zagrożenie niesie za sobą pole elektromagnetyczne, ale mają przecież nas, swoich przedstawicieli. Począwszy od radnych, po posłów i senatorów oraz odpowiednie władze i służby. I to my mamy moralny obowiązek zrobić wszystko, aby zapewnić obywatelom naszego kraju przez odpowiednie zapisy i decyzje prawo do zdrowia i życia, co gwarantuje nam najwyższe prawo w Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest konstytucja. Dlatego bardzo proszę pana senatora o przedstawienie tego problemu po pierwsze władzom Prawa i Sprawiedliwości, po drugie posłom na Sejm z prośbą o jak najszybszą zmianę w prawie budowlanym, a eurodeputowanym naszego ugrupowania o spowodowanie wydania dyrektywy dotyczącej bezpiecznej odległości inwestycji telekomunikacyjnych, to jest około 1 km od budynków mieszkalnych z uwzględnieniem stacji bazy już istniejących, ponieważ dwie rezolucje Parlamentu Europejskiego z 2008 i 2009 roku dotyczące zagrożeń dla zdrowia związanych z emisją pola elektromagnetycznego, które w artykule 21 stanowią syntezę ponad 1500 badań poświęconych tej kwestii, są w naszym kraju, delikatnie mówiąc, ignorowane. I bardzo bym prosiła o nasze ugrupowanie, które tylko na nie możemy liczyć. I to jest tak ważny problem. Jest przygotowana, ja mniej, prawda? Dlatego... Ja przedstawię tę sprawę. Sprawa nie jest prosta. Jeszcze jedno zdanie. Sprawa nie jest prosta. Kwestia
tego mitu demograficznego udowodnione jest, że nieumiejętne korzystanie właśnie z urządzeń elektromagnetycznych powoduje bezpłodność i na pewno pan doktor... Ja pani powiem, że ja tak to lekarze, bo jak to lekarze mówią, przetrzanie tkanek. No. Nie, jest taka sytuacja, na pewno to jest... To jest bardzo ważna sprawa jest problem. Szpitale... I jeżeli tego nie umiemy, to tragedia. Ma urządzenie emitujące fale, to są specjalne takie kręgi i każdy tam może przytyć. W Polsce jest tak, że przepisy mogłyby być. Tylko w Polsce mamy prawo stanowione. Prawo stanowione polega na tym, że ja ma takie same prawo, bo zabiega ze sobą. No ale nie jesteśmy równi. Pani przeczytała apel i co? I nic. Naukowcy pracują i co? I nic. Jeżeli się pojawi się jedna ekspertyza, to pojawi się 100 innych ekspertyz, które nie mówią, że nie ma żadnej szkodliwości. Ale wie, to lekarze nie ma, mówię, że się nie ma co kłócić. Natomiast prawo stanowione jest tego typu. Jeżeli pani ma kogoś, który inwestuje w to, jak on ma wzrok zapłacić im ileś tam pieniędzy za kabel, który musi ciągnąć kilometr, no to on zrobi wszystko, żeby spowodować, żeby władze powiatu, władze gminy, przepraszam, ta w ramach planu zagospodarowania przestrzennego, zrobili pani za płotem tego typu telefonie komórkowego. Pani może monitorować, a pani nie udowodni tego wpływu, bo ja musiałaby pani ten wpływ udowadniać, że on działa na panią. I na pani dzieci, i na pani płodność. To są badania na szeroką skalę. Ja wiem, o co chodzi. Ja się tym zajmowałem kupę lat, bo to nie jest problem nowy. Bo to nie jest nowy problem. Po prostu te lokalizacje są pod inwestorem. Bo Polska dalej jest krajem, który da się eksploatować. Bo jesteśmy słabym państwem, no to za byle jakie pieniądze, tak zwane psie, zgadzamy się, żeby sąsiadowi za płotem wyrąbać masz telefonik. I zawsze się znajdzie, niech mi pani wierzy, zawsze się znajdzie 1001 lasków. Nazwisko to jest lasek. Które udowodnią, że jest absolutnie inaczej. Niech mi pani wierzy, że tak jest. Ja mam duże doświadczenie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju ekspertyzy. Najlepsze ekspertyzy mają ci, którzy nie mają racji, za to mają kupę kasy. Bo oni są w stanie tą ekspertyzę kupić. Natomiast to, czy tam ktoś badał, czy nie, da się każde badanie podważyć. Niech mi pani wierzy, każde. Natomiast jeżeli chodzi o wiatraki, to też z tym jakoś staramy to uporządkować. Muszę powiedzieć, że no, tu nam wcale Europa nie pomaga. Bo ta Europa zażądała tego, żebyśmy ograniczyli emisję CO2. Ale gdzie nie? Bo podobno mamy takie chyce, że niedługo Lubliniec spłonie z efektu cieplarzania. Zauważcie, kto to forsuje. Znacie elektrownie węglowe w Niemczech? Nie ma, bo oni nie mają górnic. To oni 30-40 lat temu zakopali wszystkie kopalnie. Można jechać w kopalnie w SN jako zabytek zwiedzać. Tam nikt nie fedruje. Może dwa fedrują na wszelki wypadek, a resztę nie. Zazwyczaj to jest tak, że te dyrektywy są narzucane przez tych, którzy już się uporządkowali. Polska z pakietem klimatycznym się pochłonie, natomiast stworzyła ogromne pole do ekspansji prawie kolonialnej wiatraków. Jedzie się w Niemczech, jedzie się w innych krajach, tyle wiatraków nie ma, co będzie w Polsce i co jest w biedniejszych krajach. W tej Hiszpanii, w centrum, przy brzegu tego nie widać. Przepiękne góry, jak wiatraków, jak nasion. Jak nasiał wiatraków, no też te wiatraki postawił. Co chodzi o tą telefonię komórkową, to być może można by było taki zapis w prawie budowlanym wpisać. Tylko od 20 lat większość gmin w Polsce nie ma planu zagospodarowania. A my mamy. Wy macie. Większość, mówię, nie ma. Wie pani, dlaczego nie ma? Bo wygodnie. No jasne. Bo zawsze się da grunt odrolnić, bo się zjawił inwestor. A jak się napisze plan, to on wie, że tu nic nie zbuduje. A urzędnik by chciał też mieć z tego nie tylko kawa, że coś załatwia. To jest poważna sprawa. To jest bardzo poważna sprawa. Nie udało się pomimo wielu spraw sejmowych zrobić, żeby w Polsce obowiązywały zatwierdzone plany zagospodarowania przestrzennego. Plan można zmienić, tylko jest procedura. Najlepiej jak nie ma nic, wtedy się ogłosi na takiej małej ramce, że coś się robi, zanim się pani spostrzeże,
tam, gdzie nie było zgody na telekomunikację i na bazowy ten słup, pani będzie miała postawione, bo Rada Gminy nawet nie zauważy, co za czym głosuje. Tak to po prostu jest. Sądzę, ja to przekażę, ten apel. Nie jest on jedyny. Jest to bardzo poważny problem. Zobaczymy. Nie chciałbym tutaj odpowiadać, mogę go przekazać. Dobrze. Bardzo proszę, bardzo prosiłabym, żeby pochylić się nad tym, dlatego że to... Spróbuję odpowiedzieć. Najlepiej byłaby pani do mnie napisała z imieniem, nazwiskiem, żeby panią interweniował. Wie pani, bo dobrze, nie ma nic lepszego, jak być kontrolowany przez kogoś, się napisało czy nie. Bo tu powiem, wyjada z Lublińca, a jako, że mam Alzheimera, to zapomniałem. Pan to nie powinien zapominać. Dziękuję. Proszę Państwa, nasze spotkanie już trwa ponad 2 godziny. Skończyła się ta tura pytań. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że no, mogę się tutaj pokusić o takie zdanie, że o sprawach poważnych, o których tutaj senator mówił, no, można czasami mówić nie śmiertelnie poważnie, tak? Mówił to lekko, że mogliśmy to zrozumieć. Mi się wydaje, że te wszystkie problemy, które były poruszane, nie tylko służby zdrowia, ale właśnie też szersze problemy, no są istotne, ważne dla nas tutaj w Lublińcu, ale też w całym kraju. Także... Także jeszcze może na koniec tylko taka krótka refleksja. W piątek wszedł do mnie tam do firmy znajomy i powiedział, wiesz co, no przyjedzie senator, porozmawiacie sobie tutaj, pojedzie senator i wszystko zostanie tak, jak było, no po co to i tak dalej, nie? I rzeczywiście dało mi to do myślenia. No myślę, że takie spotkania jednak mimo wszystko są ważne, tak? Że możemy posłuchać, jakie są plany naszego ugrupowania, co może się zmienić, jeżeli ta władza przejdzie w inne ręce, tak? Ale oprócz tego my tutaj nie robimy tego spotkania tylko po to właśnie, żeby no, zrobić sobie jakąś kampanię polityczną, chociaż to też jest ważne, tak? Bo inaczej, jeżeli nie ma tego kontaktu z wyborcami, no to nie wiadomo, jakie te plany są. Ale my tutaj w Lublińcu też planujemy, żeby zrobić taki poradnik pacjenta, tak? Czyli jeżeli w internecie naszej stronie ktoś wejdzie w tym zagmatwanym systemie, żeby mógł jakieś takie najważniejsze informacje o tym, gdzie się zgłosić, jak, czy na świąteczno-nocną, czy do pogotowia, czy jakieś inne ważne problemy będziemy poruszać. Oprócz tego staralibyśmy się monitorować tą sytuację z pogotowiem, tak? Czyli jeżeli rzeczywiście będą sygnały, że się przedłużył ta mediana czasowa, że ta karetka przyjeżdża później, będziemy interweniować, będzie pisać roboty do starosty, żeby to się jak gdyby zmieniało, żeby cały czas jak gdyby tutaj tego pilnować. I no, na sam koniec mogę powiedzieć, że to wystąpienie pana senatora no, też taki jak gdyby nowy duch tutaj wnosi, żeby dalej działać, podtrzymywać tutaj te wszystkie sytuacje, które mamy w naszym gronie Prawie i Sprawiedliwości, żeby no, tą władzę może w następnych wyborach jednak tacy osoby jak pan senator przejęli, żeby wiedzieli po prostu, co robią, tak? Także jeszcze raz, panie senatorze, bardzo serdecznie dziękuję. To nie jest dla mnie komfortowe spotkanie. Bo ja tu nagadałem, no obiecywałem i teraz co? Kurczę, już do Lublińca nie będę mógł przyjechać. Trzeba będzie bijać. To zależy od wyborców. Bardzo ważna sprawa jest, że wy jesteście i że też macie coś do powiedzenia. I ja naprawdę te głosy biorę bardzo poważnie pod uwagę, ale jedna uwaga jest tego typu, że to w waszych rękach, w waszej działalności, w waszej aktywności zależy wiele. Wierni ludzie nie mają racji. Bardzo się cieszę, że was jest tylu i że nie będziecie wierni. Dziękuję bardzo za przyjęcie.